Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Adam Bielan, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. W sprawdzony sposób ulica i zagranica, tak Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało odzyskać władzę? Pokojowe demonstrowanie sprzeciwu wobec łamania prawa przez rządzących to jest absolutnie podstawowe prawo obywatelskie i nie ma w tym niczego nowatorskiego, niczego nowego. Poza tym, że ta demonstracja, która odbyła się wczoraj, która przeszła ulicami Warszawy, była największą tego typu demonstracją odbywającą się w takich okolicznościach pogodowych, bo tak licznej demonstracji, kilkuset tysięcznej demonstracji w styczniu, w ciągu tygodnia, w dzień powszedni, przy olbrzymim mrozie, Warszawa nie widziała. To trzeba było ją zorganizować nie w dzień powszedni, panie pośle, tylko w sobotę albo niedzielę. No, myślę, że to żadne wytłumaczenie. To wy wybraliście termin. Nie my wybraliśmy termin, bo ta demonstracja miała, jak pan doskonale wie, panie redaktorze, odbywać się w momencie posiedzenia Sejmów, w momencie, kiedy miał obradować parlament. Ale jak wiemy, tchórzliwie Szymon Hołownia posiedzenie Sejmu przeniósł na kolejny tydzień, kiedy już nie można było przenieść demonstracji. Natomiast pana sugestie będą wysłuchane. Myślę, że kolejne tego rodzaju manifestacje będą odbywały się również w dni weekendowe i spodziewam się jeszcze większej frekwencji. No, frekwencji rozumiem nie będę, bo to zawsze mamy te dyskusje od lat już. Jedni mówią o 40 tysiącach, drudzy o 400 tysiącach i jak odbywały się kilka miesięcy temu marsze zwolenników Platformy Obywatelskiej, też takie dyskusje były. No, nie ulega wątpliwości, że wczorajsza manifestacja frekwencyjnym sukcesem jednak chyba była. Na ile Prawo i Sprawiedliwość... Bo niezależnie od tego, znaczy Te szacunki ratusza zostawmy dla jakichś stand-upów komediowych, bo to nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. Czy było 100 tysięcy, czy było 300 tysięcy, to była z całą pewnością największa tego typu demonstracja odbywająca się taką porą, zimową porą, przy takim mrozie w dzień powszedni i z całą pewnością największa tego typu demonstracja środowisk prawicowych kiedykolwiek odbywająca się po 1989 roku, a była organizowana w ciągu kilkunastu dni tak naprawdę, więc to pokazuje, jakie są emocje w polskim społeczeństwie. To nie tylko pokazuje oczywiście zdolności organizacyjne Prawa i Sprawiedliwości, tutaj olbrzymi szacunek dla nowego sekretarza generalnego PiS-u, pana Piotra Milowańskiego i całego zespołu jego współpracowników, ale to przede wszystkim pokazuje, jakie są emocje w polskim społeczeństwie w tej chwili. Po tym, jak od miesiąca rząd Tuska łamie konstytucję, łamie prawo. To przejdźmy teraz do decyzji wczorajszej prezydenta Andrzeja Dudy, bo to też bardzo istotne wydarzenie. Decyzja o wszczęciu procedury ułaskawieniowej. Czy ona doprowadzi do deeskalacji napięcia? Czy to jest dobra decyzja pana zdaniem? No, pan prezydent został do niej niejako zmuszony, bo stoi na stanowisku, ja to stanowisko podzielam, że skutecznie ułaskawił panów Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika w 2015 roku. Ta decyzja pana prezydenta nie jest respektowana przez rząd Tuska i służby mu podległe. No i po spotkaniu z małżonkami... Przez sąd też nie jest, też dodajmy, że przez sąd nie jest respektowana, bo to nie tylko przez rząd, ale jeszcze sąd był wcześniej. Przez sąd jest respektowana, choćby przez sąd najwyższy. No ale ten sąd, który jednak jeszcze raz wydał wyrok, już apelacja i prawomocny wyrok, to jednak nie respektował decyzji pana prezydenta. Decyzje niektórych sędziów od pana Łączkowskiego są absolutnie skandaliczne, ale wystarczy prześledzić media społecznościowe tych ludzi, którzy podejmowali te decyzje, żeby zobaczyć, jak to są rozgrzani sędziowie, żeby zacytować klasyka, czyli byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. To są politycy po prostu, a nie sędziowie. Politycy jednej opcji, którzy robili wszystko, żeby wtrącić do więzienia panów Kamińskiego i Wąsika wbrew prawu, wbrew ustawom, wbrew prerogatywom konstytucyjnym pana prezydenta. Pan prezydent został do tej decyzji zmuszony ze względu na okoliczności. Zobaczymy, jaka będzie reakcja prokuratora generalnego pana Adama Bodnara. Jeszcze niedawno przecież rzecznika praw obywatelskich, który miał usta pełne frazesów o ochronie wolności obywatelskich, a od miesiąca żyruje działania rządu, swojego rządu, przypominające stan wojenny. No, wczoraj mieliśmy, czy przedwczoraj mieliśmy inną decyzję
Sądu Krajowego Rejestru Sądowego, który odmówił wpisania zmiany władz w telewizji publicznej, które przygotował pan minister Sienkiewicz. I to też jest wielka kompromitacja tych działań dotyczących wolnych mediów, które przeprowadzał rząd Tuska, w którym niestety uczestniczy pan minister Bodnar. Mówię niestety, bo mimo naszych różnic politycznych, ja do niego miałem wiele osobistego szacunku i oczekiwałem, że jak zostanie ministrem sprawiedliwości, to będzie jednak robić to, co głosił jako Rzecznik Praw Obywatelskich. Panie Burze, nie uważa pan, że ze względu na szacunek do ofiar stanu wojennego, no jednak takie porównania są mocno nie na miejscu? No gdzie Rzyma, gdzie Krym? No stan wojenny? Jeżeli mówimy o przejęciu telewizji publicznej, jednego z niewielu mediów w Polsce, które patrzyło rządowi Tuska na ręce, a co się dzisiaj dzieje, to wystarczy zobaczyć, włączając TVP Info, jak pieją z zachwytu nad działaniami Tuska. Jeżeli mówimy o włączeniu sygnału telewizji publicznej na kilka dni tak naprawdę... A rządowi Prawa i Sprawiedliwości patrzyła na ręce telewizja publiczna? Rządowi Prawa i Sprawiedliwości, panie pośle? Rządowi Prawa i Sprawiedliwości patrzyła na ręce zdecydowana większość mediów w Polsce. Tak atakowanego rządu przez większość mediów od TVN24... Ale zapytałem, czy telewizja publiczna, czy patrzyła na ręce rządowi, tak jak powinna patrzeć pana zdaniem rządowi teraz obecnemu? Telewizja publiczna przez 8 lat zapewniała w Polsce pluralizm medialny. Jak wygląda dzisiaj pluralizm medialny, to zobaczymy wieczorem, kiedy trzy największe stacje telewizyjne, TVP, Polsat i TVN, grzecznie na kolanach będą spijać z dzióbków to, co będzie mówić Donald Tusk. Ja sobie takich wywiadów w ciągu ostatnich 8 lat nie przypominam, żeby trzy telewizje, najważniejsze telewizje, zgodnie lansowało wizerunek urzędującego premiera i to jest też symboliczne. To, ale to po wywiadzie może takie ocenimy, panie pośle, czy to jest lansowanie wizerunku, czy rzetelny wywiad. Może po wywiadzie taką ocenę warto by było wydać, bo na razie to jednak trudno jest a priori już to zakładać. Panie rektorze, Tusk ze strony tych mediów, ja pana szanuję i szanuję pana pracę, natomiast i proszę tych uwag nie kierować do pana, bo pan nie jest pracownikiem tych mediów, natomiast Tusk ze strony tych mediów nie dostaje żadnych trudnych pytań. Tak było przed 2015 roku, w latach 2007-2015, kiedy Platforma rządziła i tak niestety jest znowu w wyniku bezprawnych działań Sienkiewicza. Na szczęście są jeszcze inne, mniejsze media, które olbrzymie wzrost oglądalności notują, choćby TV Republika, która kilkaset procent ma większą oglądalność w ciągu dosłownie kilku dni. To chyba nawet w tysiącach, nie w setkach procent, tylko nawet chyba w tysiącach można te wzrosty telewizji Republika. I czy panie proszę, jeszcze o prezydenta chciałem zapytać, czy pana zdaniem to jest porażka prezydenta, jeżeli chodzi o siłowanie się z rządem? Prezydent przegrał tę próbę sił? Panie doktorze, no to można powiedzieć, że porażką prezydenta jest to, że policja wtargnęła do pałacu i rzucając o framugę parlamentarzystę wyciągnęła go siłą. No, w momencie, kiedy mam do czynienia z takimi rzeźnikami, którzy przecież mają na swoim koncie organizowanie prowokacji pod ambasadą rosyjską, podpalanie budki, no to ci ludzie nie grają w szachy, tylko wywijają kijem bejsbolowym, więc ja tutaj absolutnie bym tego nie rozpatrywał w kategoriach porażki. Prezydent stoi na straży konstytucji i stara się mimo tych działań rządu Tuska utrzymać praworządność w Polsce, czyli przestrzeganie konstytucji i ustaw. To zapytam teraz o słowa byłego wicepremiera w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Gowina, szefa porozumienia, którego pan był wiceszefem też w tym czasie. Jarosław Gowin przed komisją śledczą zeznawał tak mianowicie. W mojej opinii pomysłodawcą zorganizowania wyborów korespondencyjnych w 2020 roku był europoseł Adam Bielan. To prawda, panie pośle? Wybory korespondencyjne zostały rozszerzone głosem Jarosława Gowina 28 marca 2020 roku. Wtedy Jarosław Gowin i bardzo wielu innych posłów, również posłowie Platformy Obywatelskiej, zagłosowali za tym, żeby ponad 10 milionom Polakom przyznać możliwość głosowania korespondencyjnego w procedurze, która moim zdaniem była całkowicie nie do zrealizowania, czyli za pomocą listów poleconych. Dla pana wiedzy, panie redaktorze, w Polsce rocznie wysyła się mniej więcej 50 milionów przesyłek poleconych w ciągu całego roku, a poczta miała w ciągu kilku dni takich przesyłek poleconych wysłać mniej więcej 10 milionów do wszystkich osób powyżej 60 roku życia. To była wersja całkowicie nierealna. I ponieważ następnego dnia, 29 marca, w Niemczech, w największym stanie, w Landzie, w największym Landzie niemieckim, w Bawarii, przeprowadzono skutecznie
drugą turę wyborów samorządowych. Ja byłem zwolennikiem tego, żeby organizując wybory w konstytucyjnym terminie, a to od tego wymagała od nas konstytucja, przeprowadzić ten wariant, sprawdzić, czy ten wariant jest możliwy. Namawiałem do tego Gowina. Ja zresztą przypomnę, że Gowin 6 maja po tych wszystkich nieudanych rozmowach na temat zmiany rządu, zmiany marszałka, cieszę się, dziękuję posłom, że zadali pytania i Gowin przyznał się w końcu, że był w domu Michała Kamińskiego dokładnie w dniach, kiedy Michał Kamiński na łamach Super Expressu proponował jego kandydaturę na marszałka Sejmu i no, trzeba być niezwykle naiwnym, żeby nie sądzić, że wtedy w domu Kamińskiego nie omawiano takiego planu. Niestety, na szczęście Gowinowi zabrakło szabel, nie miał wystarczającej większości do zmiany pani marszałek Witek i do zastąpienia jej, ale po tym wszystkim Gowin 6 maja podpisał porozumienie z Jarosławem Kaczyńskim, w którym zobowiązuje się do przeprowadzenia w Polsce wyborów tylko i wyłącznie w trybie korespondencyjnym. Już 6 maja po tym wszystkim Gowin zobowiązuje się do takiego rozwiązania. Jak wiemy, wybory odbyły się na przełomie czerwca, lipca już w normalnym, tradycyjnym charakterze. Ale to zdanie, tak już kończąc radiową część naszej rozmowy, to zdanie premiera Jarosława Gowina, jak rozumiem, jest prawdziwe, że to faktycznie... Ja się stawię oczywiście przed Komisją Śledczą i szczegółowo z kalendarium dzień po dniu opowiem, w jakich okolicznościach Jarosław Gowin zmienił zdanie w tej sprawie, po spotkaniu z kim 31 marca, nagle 1 kwietnia zaczął akceptować koncepcję, którą wcześniej akceptował i za którą w dużej części głosował jeszcze 28 marca rano w Sejmie. I dziękuję posłom, tym posłom Komisji Śledczej, którzy jego hipokryzję i takie mieszanie, plątanie się wykazali podczas tego przesłuchania. Adam Bielan z Prawa i Sprawiedliwości, eurodeputowany tej partii, jest gościem dzisiaj Sedna Sprawy. Kończymy radiową część naszej rozmowy. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia. Zapraszam na internetową dogrywkę programu. Radio Plus. Sedno sprawy. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan cały czas jest z nami. Panie pośle, jeszcze do pana prezydenta, wróćmy, prezydenta Andrzeja Dudy. No jednak to jest jedna z takich bardziej samodzielnych, kluczowych, niezależnych od innych organów prerogatyw prezydenta, akt łaski. Jeżeli ona została podważona i prezydent no, w jakimś sensie zgodził się na to, po prostu, tak? Ponownie tę procedurę uruchamiając trochę innym, dłuższym trybem, jednak przyznał, że tamten ruch był nieskuteczny sprzed 9 już prawie lat. Czy to nie jest precedens, który pozwoli inne ruchy prezydenta w przyszłości, a jeszcze ponad rok kadencji został podważać łącznie, nie wiem, z którymś wetem na przykład? Tak, dokładnie tak jest. To jest bardzo niebezpieczny precedens i do tego dążył Tusk. Dlatego chciał postawić pod ścianą pana prezydenta, wtrącając do więzienia pana i Wąsika, po to, żeby zmusić prezydenta, żeby tę procedurę rozpoczął niejako na nowo. Chociaż pan prezydent nadal stoi i doskonale to rozumiem i go wspieram w tym na stanowisku, że procedura z 2015 roku była skuteczna. Ale teoretycznie może stoi, ale praktycznie nie. Praktycznie nie stoi na tym stanowisku, bo zmienił zdanie. Tusk chce maksymalnie metodą faktów dokonanych, łamiąc konstytucję, ograniczyć realne kompetencje, prerogatywy prezydenta. Powtarzam, łamie konstytucję. Tą konstytucję, której rzekomo sam bronił przez ostatnie lata, dlatego że jest to dzisiaj dla niego wygodne, dlatego że nie ma większości w Sejmie, uświadommy to naszym widzom, słuchaczom, do odrzucania ewentualnego weta prezydenckiego, ale tu chodzi również o inne prerogatywy dotyczące na przykład powoływania sędziów, co jest przecież jasno określone w konstytucji, że to jest niewzruszalne. Rządząca większość nie ma w tej sprawie żadnych skrupułów i polecam wszystkim naszym widzom wstrząsający tekst byłego wieloletniego przyjaciela politycznego Donalda Tuska, człowieka, który zna go jak mało kogo, czyli Jana Rokity dla teologii politycznej, który no, alarmuje w taki bardzo dramatyczny sposób, do czego może doprowadzić działalność Donalda Tuska, do czego może doprowadzić łamanie przez niego konstytucji prawa, pisząc między innymi: nie należy więc żywić żadnych złudzeń. Wszędzie tam, gdzie proceduralna
praworządność załamuje się, i to na dodatek jak obecnie w majestacie politycznego uznania, w jej miejsce musi wkraczać przemoc. To są dramatyczne słowa napisane przez Jana Rokitę, kandydata Platformy Obywatelskiej na premiera, i to pokazuje, w jak dramatycznym momencie dziejowym znalazła się Polska. Już nie chcę przecież nawiązywać do oczywistego kontekstu międzynarodowego. My mamy za granicą, za naszą wschodnią granicą, wojnę, w której nasz odwieczny wróg, Rosja, tej wojny wciąż jeszcze nie przegrała, ba, może przejść do kontrowersywy w tym roku. W tym czasie Tusk doprowadza do takich podziałów społecznych, które skutkują tak olbrzymią manifestacją, rekordową manifestacją, którą widzieliśmy wczoraj. No tak, tylko jeżeli manifestacja jest dowodem na podziały społeczne, do jakich doprowadzał Donald Tusk, to rozumiem, że te ubiegłoroczne manifestacje, jeszcze liczniejsze, są dowodem na to, do jakich podziałów społecznych doprowadzało Prawo i Sprawiedliwość, bo można absolutnie odwrócić tę monetę. Panie redaktorze, Prawo i Sprawiedliwość, i to też pisze Rokita, przecież nie były polityk Platformy, tylko nie były polityk PiS, tylko wieloletni polityk Platformy, pisze wyraźnie, że Prawo i Sprawiedliwość do łamania konstytucji czy do łamania ustaw się nie posunęło, a do tego właśnie posunęło się ugrupowanie Tuska, i to w pierwszym miesiącu. Uświadommy sobie, że Tusk rządzi dopiero miesiąc, z czego 2 tygodnie to była przerwa świąteczno-noworoczna i związana ze świętem 3 Króli, chociaż niektórzy członkowie tej koalicji twierdzą, że to jest święto 6 Króli. Więc w ciągu zaledwie kilkunastu dni Tuskowi udało się doprowadzić do tak potężnego, udało się w cudzysłowie, kryzysu konstytucyjnego i politycznego, jaki mamy miejsce w naszym kraju. Politycy Platformy mówią, że Sejm będzie liczyć tylko 458 posłów, bo skutecznie, ich zdaniem, mimo decyzji Sądu Najwyższego, pozbawili mandatów Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika. No, konstytucja mówi wyraźnie, że Sejm liczy 460 posłów, więc my będziemy mieć za chwilę realne problemy z konstytucjonalnością ustaw uchwalanych przez Sejm. No teraz też jest spór, czy te mandaty będą mogły być odnowione, czy nie. Też jednego stanowiska nie ma w tej sprawie, mam wrażenie. Abstrahuję od kwestii politycznych, które przecież będą rozsądzane przez Sejm, ale jaki to będzie miało skutek dla ustaw gospodarczych, które będą miały wpływ na dużą część rynku w Polsce. Przecież rozmaite podmioty będą mogły... Ale panie pośle, a myślał pan o tym, jak budżet uchwalaliście w sali kolumnowej? Brał pan pod uwagę te argumenty, jak budżet w sali kolumnowej uchwalaliście, kiedy część posłów Platformy Obywatelskiej nie mogła wejść na salę kolumnową? Brał pan pod uwagę wtedy takie problemy? I pan mówił, zaczęliśmy rozmowę od tego protestu, jak była pokojowa demonstracja wczoraj na ulicach. Tam nie było żadnych zamieszek, tam nie było szubienic z wizerunkiem jakichś polityków, jak to było na demonstracjach Platformy Obywatelskiej. A teraz wracamy do przełomu 2015-16 roku, kiedy politycy Platformy Obywatelskiej zablokowali obrady Sejmu, zablokowali mównicę, zablokowali główną salę obrad, żeby uniemożliwić uchwalenie budżetu, licząc na to, że jeżeli ten budżet nie zostanie uchwalony, to dojdzie do paraliżu państwa. Oni nie mają żadnych skrupułów. I proszę porównać to do działań obecnej opozycji, która jest jednak znacznie bardziej odpowiedzialna za losy państwa. Panie pośle, jeszcze jedna sprawa, bo już do końca się zbliżamy, a chciałem jeszcze jedną kwestię poruszyć. Kiedy odbędzie się Kongres Prawa i Sprawiedliwości, na którym zostanie wybrany nowy prezes partii, bo prezes Jarosław Kaczyński mówił niedawno, że to będzie 2024 rok, a ostatnio słyszałem, że raczej 2025. Czy są tutaj już jakieś decyzje, konkretne i plany? Nie ma konkretnych decyzji. Zgodnie ze statutem, o ile się nie mylę, termin statutowy to jest rok 2025. Ja spodziewam się, że właśnie w przyszłym roku ten kongres się odbędzie. Okej, w przyszłym roku, a czy jeżeli chodzi o potencjalnych następców, to grono jest już jakoś ściśle określone, czy na razie za wcześnie, żeby o tym mówić? Czy pan ma jakichś już takich absolutnych faworytów, faworyta może do objęcia schedy po prezesie Kaczyńskim? Panie doktorze, ja nie będę spekulować o tym, kto może objąć schedę po prezesie Kaczyńskim do momentu, kiedy pan prezes Kaczyński nie odejdzie z stanowiska prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Do przyszłego roku to się na pewno nie wydarzy, jestem o tym przekonany. A o tym, co się wydarzy na kongresie, zdecydują delegaci na ten kongres i oczywiście przede wszystkim sam pan prezes Jarosław Kaczyński. Ja liczę na to, że on będzie kandydował na kolejną kadencję.
A, czyli jeszcze, że dopóki nie odsunie Platformy Obywatelskiej od władzy, powinien zostać prezes Kaczyński na stanowisku? Czeka nas olbrzymie zadanie. O tym zadaniu mówił pan prezes Kaczyński wczoraj na marszu, czyli właśnie zorganizowanie takiej siły politycznej, która będzie w stanie skutecznie odsunąć od władzy Donalda Tuska. Pierwszy krok w tym celu zrobiliśmy wczoraj, ale to będzie bardzo długi marsz, który zakończy się przy urnach wyborczych, o tym, o czym też mówił Jarosław Kaczyński. I myślę, że doświadczenie, również też sprawność, olbrzymia sprawność organizacyjna, którą wczoraj pokazał, kierownictwo PiS-u wczoraj pokazało, to jest olbrzymi atut Jarosława Kaczyńskiego i dlatego mam nadzieję, że będzie kandydować na kolejną kadencję, ale to jest oczywiście jego decyzja. Jasne. Adam Bielan, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, był dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia, dobrego weekendu, wszystkiego dobrego w nowym roku. Jeszcze panu posłowi, panu marszałkowi życzę. Dziękuję za rozmowę. Państwu życzymy oczywiście dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz już zapraszam na spotkanie z Kamilą Biedrzycką. Startuje Ekspres Biedrzycki. Dzień dobry Państwu. W piątek to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka. Witam Państwa, kłaniam się i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. U Państwa już za chwilę były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Miejmy nadzieję, że bez niespodzianek dzisiaj, a po godzinie 9.45 pani dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Prezydent Andrzej Duda, drodzy Państwo, to już Państwo zapewne słyszeli, ogłosił, że wszczyna postępowanie ułaskawieniowe wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Robi to jednak na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego, a nie konstytucji. To oznacza przeprowadzenie całej procedury, ale też politycy PiS za kilkanaście dni mogą opuścić zakłady karne, do których ich skierowano. Prezydent bowiem jednocześnie przeniósł odpowiedzialność na prokuratora generalnego Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości, jednocześnie, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił osadzonych na czas postępowania ułaskawieniowego. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości tymczasem Krzysztof Szczucki i Paweł Jabłoński zarzucili marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni bezprawne stwierdzenie wygaśnięcia mandatów poselskich panów Kamińskiego i Wąsika i zapowiadają, że złożą na niego zawiadomienie do prokuratury. Wczoraj marszałek Hołownia podkreślił, że decyzja pana Dudy porządkuje sytuację, ale nie zmienia niczego w kwestii ich mandatów poselskich. Mandatów poselskich Wąsika i Kamińskiego, rzecz jasna. Stwierdził, tutaj cytat, że panowie utracili mandaty poselskie w sposób bezpowrotny w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego. I na koniec prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który przestrzega przed likwidacją ojczyzny. Tu dokładny cytat. Na wczorajszej manifestacji przed Sejmem zwrócił się do zgromadzonych i ostrzegł, że koalicja rządząca chce zniszczyć lub przejąć wszystkie instytucje, a także przeprowadzić plan, który łączy dwa elementy, w tym praktyczną likwidację naszej ojczyzny jako państwa polskiego. To są plany, zdaniem Kaczyńskiego, europejskie. Plany nowej konstrukcji Unii. To jest plan wielkiego okradzenia Polski i Polaków, bo wprowadzenie euro to wielkie okradzenie.
mówi Jarosław Kaczyński, zapominając chyba, jaka była treść traktatu, który przyjęliśmy w związku z referendum w roku 2003, no ale minęło 21 lat, więc rzecz jasna, ktoś może prezesowi kilka rzeczy powinien przypomnieć i my na pewno dziś w programie to zrobimy. Przypomnimy także dla Państwa bardzo ciekawą wypowiedź Mariusza Kamińskiego w sprawie ułaskawień prezydenckich. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Zapraszam Państwa. Prezydent Duda bez ogródek stwierdził wczoraj, że decyzja o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego została podjęta przez niego na prośbę pani. Pani, czyli żon Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, które to panie, czyli żony, przyjął pan prezydent do swojego pałacu, aby porozmawiać z nimi na temat wykonania wyroku Sądu Okręgowego, wyroku prawomocnego, rzecz jasna, jak państwo pamiętają. No i prezydent stwierdził, że panie zwróciły się do niego z prośbą o uwolnienie, że mówił o tym, że podejmie wszelkie starania, żeby zwrócić wolność panom jak najszybciej, żeby byli wolnymi ludźmi, a nie więźniami politycznymi w Wolnej Rzeczpospolitej, bo to urąga jej godności i urąga także naszej międzynarodowej pozycji. Ja teraz poproszę realizatora, żeby przy okazji, jeżeli będzie taka możliwość, pokazał pewną grafikę, którą wczoraj politycy Prawa i Sprawiedliwości rozpowszechniali w mediach społecznościowych. My chyba zobaczymy tę grafikę z konta Małgorzaty Gosiewskiej, o ile się nie mylę. To tak a propos więźniów politycznych, drodzy państwo. To nie jest żart, to nie jest fake, to jest autentyczna grafika rozpowszechniana przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, która w jednym rzędzie tak naprawdę stawia na przykład redaktora Poczobuta i właśnie pana Kamińskiego i pana Wąsika i mówi o nich jako o więźniach politycznych wschodnich reżimów, drodzy państwo. Naprawdę nie jest to fake. Gdyby ktoś z państwa chciał sprawdzić, bardzo proszę. Myślę, że na wielu portalach jeszcze będzie można to zweryfikować. Prezydent stwierdził oczywiście, że nie ma żadnych wątpliwości, że jeżeli ktoś zostaje skazany i osadzony w więzieniu za wykonywanie służby dla polskiego państwa, za ściganie korupcji, także na szczytach władzy, na najwyższym poziomie polityki, to oczywiście jest absolutny skandal i że to nie podoba się wielu osobom, które dzisiaj pełnią eksponowane funkcje w polskiej polityce. No ale oczywiście jednocześnie prezydent Andrzej Duda, tak jak już państwu wspominałam, nie zdecydował się na swoje własne konstytucyjne uprawnienie ułaskawienia, ale postanowił to zrobić przez procedurę ułaskawieniową, czyli z kodeksu postępowania karnego, przerzucając jednocześnie odpowiedzialność na prokuratora generalnego Adama Bodnara za termin zwolnienia Wąsika i Kamińskiego z aresztu w trakcie tegoż postępowania ułaskawieniowego. Więc tutaj rzeczywiście sytuacja robi się bardzo skomplikowana. Natomiast sam Adam Bodnar na pewno nie zwolni Mariusza Kamińskiego ani Macieja Wąsika w ciągu najbliższych godzin. Takie nieoficjalne informacje się pojawiają. Wiemy, że w kierownictwie ministerstwa miała zapaść decyzja, by nie działać w tej sprawie pośpiesznie, a to znaczy, że Kamiński i Wąsik mogą spędzić w więzieniu nawet kilka kolejnych dni. Warto jeszcze dodać, że ta procedura ułaskawieniowa jest niezwykle skomplikowana i ona tak naprawdę według rozmaitych prawników może potrwać od 2 miesięcy do nawet pół roku, gdybyśmy chcieli zgodnie sprawę ją przeprowadzić. Zresztą za chwilę wszystko będziemy weryfikować z panem prezydentem Aleksanderem Kwaśniewskim. Zdaje się jednak, że żony Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego nie miały do końca świadomości, jakie konsekwencje będzie niosła ze sobą decyzja prezydenta Dudy, ponieważ liczyły, że zobaczą obu panów albo już wczoraj wieczorem, albo dzisiaj rano. Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, stwierdził, że swoją decyzją prezydent uznał wyrok sądu, ten prawomocny z 20 grudnia, więc fakt, że Kamiński i Wąsik nie pełnią mandatów poselskich, także musiał zostać przez prezydenta uznany. Przynajmniej jest taka interpretacja marszałka Hołowni. Obawiam się, że ona nie będzie miała zbyt wiele wspólnego z polityczną, podkreślam, nieprawną rzeczywistością w rozumieniu PiSu właśnie. Prezydent nie zastosował ułaskawienia prezydenckiego, zdecydował się na ścieżkę, która potrafi trwać pół roku, zwraca uwagę Hołownia i stwierdzi, że nie rozumie, dlaczego takiego narzędzia użył prezydent Duda, skoro zależy mu na tym, żeby panowie Wąsik i Kamiński wyszli z więzienia jak najszybciej. Jarosław Kaczyński także skomentował decyzję prezydenta, stwierdził, że to jest dobry ruch, jeżeli doprowadzi do dobrych efektów, ale jak mówi Jarosław Kaczyński, przy naszych sądach to wszystko jest niepewne. W sumie interesująca sytuacja, że tak kondycję polskich sądów Jarosław Kaczyński ocenia po 8 latach swojego rządu. Tak Kamiński, Mariusz, drodzy państwo, oceniał ułaskawienie
pana Sobotki w roku 2005. Ja przypominałam wczoraj państwu wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, kiedy zaczyna się głodówka, jego zdaniem, w kontekście pielęgniarek. To był czas Białego Miasteczka i rok 2007. Dziś musimy niestety cofnąć się do roku 2005, ale tak jak państwa zapewniałam, ja zawsze znajdę tego typu cytaty. W związku z tym, proszę państwa, proszę posłuchać, co Mariusz Kamiński w roku 2005 mówił o instytucji prezydenckiego ułaskawienia. Cytuję. Ręce opadają, że tak może się zachować prezydent Polski. Dziś korzysta z przywileju, z którego korzystać się nie powinno. To pokazuje jakąś nierówność wobec obywateli, że są osoby szczególnie chronione. Taką osobą jest dla pana Kwaśniewskiego, bo wtedy prezydentem był pan prezydent Kwaśniewski, pan Sobotka. Dodał Mariusz Kamiński, że procedura ułaskawieniowa to forma nierówności wobec prawa. I cytuję dalej pana Mariusza Kamińskiego. Dlatego nie sądzę, że politycy powinni być traktowani właśnie w sposób szczególny i ułaskawiani w jakimś szczególnym trybie. Jeżeli są skazani, to takie są decyzje sądu i należy to przyjąć do wiadomości, a wyborcy powinni to oceniać. Tak, tak, drodzy państwo. To są słowa Mariusza Kamińskiego z roku 2005. Nie będę już przedłużać, drodzy państwo, bo wiem, że czekają już państwo bardzo długo na to spotkanie i na tę rozmowę. O aktualnościach dziś jeszcze na pewno będziemy mówić w dalszej części programu. A teraz zapraszam już państwa na spotkanie z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Panowie posłowie, pan minister Mariusz Kamiński i pan minister Mariusz Wąsik zostali w ostatnich dniach osadzeni w więzieniu. Są, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, pierwszymi w Polsce od 1989 roku więźniami politycznymi. Mówiłem, że uczynię wszystko, co z mojej strony, że podejmę wszelkie starania, żeby zwrócić wolność panom jak najszybciej, żeby byli wolnymi ludźmi, a nie więźniami politycznymi w wolnej Rzeczypospolitej, bo to urąga jej godności. W związku z powyższym zdecydowałem się na prośbę pań, że wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. Chcę, żeby to postępowanie zostało przeprowadzone absolutnie według wszystkich standardów konstytucyjnych i ustawowych, zgodnie z przepisami konstytucji, także zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, które uzupełniają zapisy konstytucyjne. Stąd mój wniosek skierowany do prokuratora generalnego. Mam nadzieję, że pan prokurator Bodnar, który chce przypomnieć opinii publicznej, do niedawna był jeszcze rzecznikiem praw obywatelskich, pochyli się nad tym wnioskiem szybko i podejmie decyzję zgodną z interesem Rzeczypospolitej Polskiej, najlepiej pojętym. Państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dzień dobry, panie prezydencie, kłaniam się. Witam serdecznie. Panie prezydencie, od ogółu do szczegółu, jeżeli pan pozwoli. Najpierw ocena bardzo ogólna. Czy uważa pan, że swoimi ostatnimi posunięciami, postanowieniami, konferencjami prasowymi i szeregiem decyzji prezydent Andrzej Duda narusza powagę Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej? No na pewno nie buduje tej powagi, ponieważ zmiana decyzji, zmiana pomysłów, niekonsekwencje w argumentacji, no wszystko autorytetu i samego prezydenta Dudy, ale także autorytetu Urzędu Prezydenckiego nie budują. Natomiast myślę, że ta decyzja, którą podjął, jak mówi, to oczywiście był taki potrzebny argument, że żony przyszły, prosiły, no, żeby wycofać się z tego ułaskawienia 8 lat temu, że tą procedurę ułaskawieniową wdraża, no to jest moim zdaniem decyzja prawidłowa, decyzja właściwa. Zgadzam się, że można się zastanawiać, dlaczego nie ułaskawia już, tylko decyduje się na tą procedurę, bo pani ma w pełni rację i prawnicy mają rację. Ona jest dosyć długotrwała, to jest na pewno kilka miesięcy, bo żeby zgodnie z kodeksem postępowania karnego prezydent miał całą dokumentację na stole, to musi być opinia prokuratora generalnego, opinia sądów obu instancji, które decydowały o takim, a nie innym wyroku i opinia zakładu penitencjarnego, w którym osadzeni się znajdują, jak się tam zachowują, czy resocjalizacja przebiega właściwie.
sprawiedliwie i tak dalej, i tak dalej. Więc ta cała biurokracja trochę czasu zajmie, ale jak rozumiem, decyzja jest podjęta. To znaczy, panowie będą ułaskawieni, to jest prawo prezydenta. Szkoda, że 8 lat temu prezydent nie zaczekał na prawomocny wyrok, bo nie mielibyśmy tego całego galimatiasu i konfliktu i emocji dzisiaj, gdyby wtedy procedura ułaskawieniowa została przeprowadzona właśnie w sposób właściwy. No dobrze, panie prezydencie, tylko teraz pojawia się bardzo poważne pytanie w kontekście tego całego chaosu prawnego i pewnej matni, w którą wszyscy wpadliśmy. Prezydent, jak pan zresztą sam zwrócił uwagę, mógł ułaskawić Wąsika i Kamińskiego praktycznie od razu, ale wszczął bardzo długą i skomplikowaną procedurę. Wygląda to na sytuację pewnej rozgrywki politycznej, czy jednak inaczej pan to odbiera? Skąd taka, a nie inna decyzja prezydenta, pana zdaniem? Ma pan rację, to jest rozgrywka polityczna. Chodzi o to, w momencie, kiedy wyrok zapadł i w momencie, kiedy było jasne, że zgodnie zresztą z przepisami, które zaostrzył PiS, że osoby skazane prawomocnym wyrokiem powinny być od razu osadzone albo doprowadzone do więzienia przez policję, co miało miejsce w przypadku panów Kamińskiego i Wąsika, no to PiS miał nadzieję, że no, uczyni z nich męczenników. To, co pani pokazywała z grafikę, tak. Tą grafikę, no to jest jakby przecież ktoś to przygotował, no taki jest pomysł polityczny. Mają być męczennikami, wokół nich będziemy budować emocje, demonstracje, protesty i tak dalej, i tak dalej. No ułaskawiony męczennik już nie jest męczennikiem, więc w związku z tym prezydent charakterystycznie dla siebie przyjął takie rozwiązanie pół na pół. Znaczy oni trochę będą męczennikami, bo w czasie tej procedury biurokratycznej, ona nie jest skomplikowana, pani użyła słowa skomplikowana, to nie jest procedura skomplikowana, ona jest przewlekła, ponieważ bardzo wielu miejsc trzeba uzyskać opinie, te opinie muszą być napisane i tak dalej, to wymaga czasu. Więc przez ten okres, dopóki te wszystkie opinie na stole pana prezydenta się nie pojawią, no to oni będą takimi trochę męczennikami, trochę demonstracji będzie. Pora na demonstrację jest niedobra, bo zima i zimno i nieprzyjemnie. No ale będzie to rozgrywane, więc ja tak czytam tą decyzję, że prezydent nie ułaskawia ich już, żeby mogli się w ciągu 48 godzin znaleźć w domu, tylko że będzie to trwało. No, gorący kartofel jest na stole prokuratora generalnego, ministra Bodnara, no bo jak to już prezydent powiedział, był rzecznikiem praw obywatelskich, a tu będzie taka nieczułość, bo należy się spodziewać, że prokurator generalny ani nie będzie się spieszył nadmiernie z tą opinią, ani nie ułaskawi ich jakby przed czasem, czy nie wypuści ich na wolność przed czasem, więc to będzie oskarżany za właśnie o tą brak wrażliwości. Tak, że przetrzymuje więźniów politycznych, prawda? Tak, że przetrzymuje więźniów politycznych, że w ogóle tworzy, że tak powiem, upolitycznia prokuraturę generalną, co jest o tyle śmiesznym zarzutem i cynicznym do granic, no bo wiemy, jak ta prokuratura wyglądała przez ostatnie 8 lat rządów pana Ziobry i Zjednoczonej Prawicy. No więc ten polityczny, że tak powiem, cyniczny spektakl będzie trwał, ale nie sądzę, żeby on miał jakąś taką większą rolę do odegrania. Znaczy on tutaj sceny politycznej nie przewróci. No właśnie, bo przed aresztem śledczym, kiedy panowie Kamiński i Wąsik zostali zatrzymani już ostatecznie przez policję, do formy tego zatrzymania jeszcze przejdziemy, jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości wykrzyczał chyba do strażnika więziennego przez telefon, żeby się nie bał, bo budżet nie zostanie uchwalony i w związku z tym będziemy mieli wcześniejsze wybory. Czy pana zdaniem na to gra Prawo i Sprawiedliwość? Bo oficjalnie przynajmniej Jarosław Kaczyński twierdzi, że na wcześniejszych wyborach nikomu w tej chwili nie zależy. Ale rzeczywiście trudno zinterpretować w tej chwili strategię PiS-u, o ile ona w ogóle istnieje. Wie pani, przyspieszone wybory są dopuszczane konstytucją, więc to nie jest jakiś rodzaj działań nieznanych z praktyki światowej, czy choćby i polskiej. Natomiast ja uważam, że dzisiaj kalkulacja polityczna w sprawie przyspieszonych wyborów jest dużo bardziej na korzyść większości parlamentarnej,
tej koalicji 15 października, aniżeli PiS-u. Jeżeli ktoś miałby się bać dzisiaj przyspieszonych wyborów, to w pierwszej kolejności prezydent, bo może się okazać, że nowa większość będzie miała wystarczająco dużo głosów, żeby odrzucać jego weto. Z drugiej strony PiS, bo może ponieść straty. Natomiast nie obawiałbym się takiej koncepcji przyspieszonych wyborów w ciągu najbliższych kilku miesięcy z punktu widzenia koalicji rządzącej. To oczywiście jest uciążliwe. Oczywiście tych wyborów i tak jest wystarczająco dużo w roku 2024, bo i samorządowe, i europejskie. No ale mogłyby być i trzecie, jeżeli okaże się, że współpracy na linii większość parlamentarna prezydent nie ma, ustawy są wetowane. Więc w moim przekonaniu trzeba trochę odczarować ten strach przed przyspieszonymi wyborami. On powinien być po pierwsze po stronie prezydenta, po drugie po stronie PiS-u, a w najmniejszym stopniu, choć zawsze wybory są niewiadomą, po stronie koalicji rządzącej. Nie sądzę, że PiS dzisiaj zmierzał do takiego samobójczego kroku, ponieważ, wie pani, powtórzenie wyborów zaledwie kilka miesięcy, czy w ciągu pół roku od wyborów 15 października oznacza, że mobilizacja elektoratu Platformy i partii tworzących koalicję będzie bardzo wysoka. Oni pójdą jeszcze raz głosować, bo będą uznawali, że właśnie prezydent z opozycją uniemożliwia normalne, skuteczne rządzenie i trzeba im pomóc, znaczy tej władzy trzeba pomóc i dać im więcej głosów, aniżeli potrzeba do odrzucenia weta. No i co wtedy robi prezydent? No już zupełnie nic nie robi, bo jego rola będzie sprowadzona do roli notarialnej. No, będzie podpisywał ustawy, które będą na jego biurku. Nie chcę oczywiście, panie prezydencie, sprowadzać pana do roli doradcy Adama Bodnara, ale gdyby on dzisiaj pana zapytał o zdanie, co zrobić w tej sytuacji, czy ją przyspieszać, czy nie, czy rzeczywiście do wszystkich procedur dochować, żeby nie było żadnych prawnych wątpliwości, czy jednak ulec temu naciskowi i tej bezwzględnej presji politycznej, to co by pan mu powiedział? Tu są dwie jakby płaszczyzny. Na płaszczyźnie prawdy trzeba zrobić to, co należy zrobić, czyli napisać opinię. Moim zdaniem ta opinia nie może być opinią pozytywną, ponieważ wyrok prawomocny sądu jest uargumentowany, tak na marginesie nie wiem, czy już ta procedura w sensie napisania wyroku jest zakończona w sądzie. Być może to też będzie przedłużało, no bo można odnieść się tylko do uzasadnienia wyroku na piśmie, które zawsze trwa dłużej niż samo ogłoszenie wyroku. No ale moim zdaniem na płaszczyźnie prawnej ja nie widzę dzisiaj powodów do ułaskawienia, znaczy do poparcia ułaskawienia, dlatego że po pierwsze panowie tą karę odbywają krótko. Zazwyczaj, gdy jest już połowa kary czy jakiś dosyć istotny okres, wtedy jest więcej powodów, żeby uznać, no dobrze, niech to ułaskawienie będzie miało miejsce. Ale na płaszczyźnie prawnej myślę, że Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Generalna, minister Bodnar wiedzą, co mają robić. Natomiast jest płaszczyzna polityczna i oczywiście dzisiaj decyzja o na przykład wypuszczeniu na wolność obu panów jest gestem politycznym. I teraz pytanie, jak ten gest zostanie doceniony przez drugą stronę? Śmiem postawić tezę, że nie dostanie doceniony, no że za chwilę znajdzie się jakiś inny wątek, do którego będzie można się odnosić. No więc jeżeli, a to już musiałoby wynikać z rozmów takich dyskrecjonalnych, wiemy, że w poniedziałek spotyka się prezydent z panem premierem, więc być może ten wątek będzie rozpatrywany również, no bo jeżeli to nie ma się spotkać z żadnym pozytywnym gestem, no to tu nie ma żadnego, jakby powiedzieć, interesu. No, na czym by to miało polegać? No, że minister Bodnar, nie czekając jeszcze na ułaskawienie prezydenta, wcześniej doprowadza do wypuszczenia obu panów z więzienia. No i co? I nie usłyszę nawet za to słowa dziękuję, tylko będzie powiedziane, że widzicie, nasza presja i walka z tym zbrodniczym reżimem doprowadziła do tego, że nasi bohaterowie są wolni. No jeżeli taka miałaby być odpowiedź, to moim zdaniem trzeba robić wszystko. Panie prezydencie, a czy uważa pan, że Andrzej Duda, wszczynając tę procedurę ułaskawieniową,
jednocześnie zaakceptował, tak to nazwę w cudzysłowie, wyrok Sądu Okręgowego i fakt, który się z nim wiąże, czyli wygaszenie mandatów posłów Wąsika i Kamińskiego, czy będzie tańczył w dalszym ciągu na tej cienkiej linii prawnej interpretacji i uważał, że panowie w dalszym ciągu są posłami, bo jego ułaskawienie z 2015 roku jest w mocy? No bo my w takim momencie się znaleźliśmy, że my musimy sobie stawiać takie pytania. No jednak trochę innym momencie. Znaczy, wie pani, ten okres, ja myślę, jak pani pytała, dlaczego prezydent przyjął taką koncepcję, to jest może drugi argument, żeby przyjąć. No zobaczymy, co się będzie działo. Bo z takiego czysto zdroworozsądkowego punktu widzenia rzecz jest dość oczywista. Ułaskawiamy ludzi, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem. No, on się nam może podobać czy nie podoba, ale przyjmujemy do wiadomości, że ten wyrok jest. Dlatego ułaskawiamy. Ten wyrok prawomocny powoduje wygaśnięcie mandatów. No, skoro przyjmujemy, że wyrok prawomocny miał miejsce i niesie konsekwencje, to te mandaty zostały wygaszone. I w gruncie rzeczy na tym kończy się jakaś bardzo, że tak powiem, poważna analiza tego przypadku. Natomiast panowie mają zapowiedź ułaskawienia, ale nie są jeszcze ułaskawieni, bo trwa procedura. W związku z tym różne koncepcje prawnicze mogą być tutaj przedstawiane, co to oznacza z punktu widzenia mandatów, wygaśnięcia tych mandatów czy nie. I myślę, że taki taniec będziemy obserwowali. Prezydent będzie, że tak powiem, też to oglądał i reagował w zależności od tego, w jaką stronę jego interes polityczny będzie szedł, bo gdyby chcieć zakończyć, gdyby, wie pani, była wola, jak to się mówi, deeskalacji tego wszystkiego, no to decyzje są proste. Prezydent ułaskawia obu panów już. Panowie wychodzą z ośrodków odosobnienia w ciągu najbliższych kilku godzin, wracają do rodzin, pomagają opuszczonym żonom. PiS kwituje to, że no, sprawiedliwości stało się zadość. Prezydent się cieszy, że jego przyjaciele są na wolności w wyniku jego decyzji. Mandaty są wygaszone, bo to wynika z prawa i z konstytucji. A panowie, żeby potwierdzić swój mandat polityczny, który w ich mniemaniu niesłusznie utracili, startują w wyborach europejskich i poddają się weryfikacji wyborczej. No i w gruncie rzeczy temat jest zamknięty, do wyborów jest kilka miesięcy, oni prowadzą kampanię, skarżą się na krzywdę, która ich spotkała i tak dalej. No, albo to przekona wyborców, albo nie, zobaczymy. Ale temat jest wtedy zamknięty. Natomiast jak rozumiem, nikomu ze strony pisowskiej na zamknięciu tej kwestii nie zależy, więc będzie to, jak mówię, eksploatowane na różne sposoby. Panowie na wolności pewno przyjdą do Sejmu, będą starali się wejść do Sejmu, udowadniając, że mają ważne mandaty. Straż Marszałkowska będzie ich zatrzymywać. Media będą to filmować. Jacyś demonstranci pojawią się przed Sejmem. No i pewno taki scenariusz mamy. No właśnie, panie prezydencie, tylko to jest bardzo niebezpieczne. Tylko, że on będzie odłożony, będzie odłożony o tyle, o ile ta procedura zajmie czasu, więc trzeba się liczyć z tym, że nawet te 2 czy 3 miesiące procedury ułaskawieniowej, czyli panowie są jednak w odosobnieniu, a dyskusja odbywa się bez nich, no może trochę te nastroje uspokajać. Panie prezydencie, problem polega na tym, że ta eskalacja będzie chyba następować. Nawet marszałek Hołownia przyznał, że przychodzili już do niego ostatnio politycy Prawa i Sprawiedliwości i dość wprost ostrzegali, że będą stosować parlamentarną obstrukcję, że będą zagłuszać obrady Sejmu, że będą udowadniać, iż obsada Sejmu jest niepełna, w związku z tym wszelkie przyjmowane przez ten Sejm ustawy będą wetowane przez prezydenta, że na tak zwanego bejsbolistę panowie obaj, czyli Wąsik i Kamiński, mają wejść do Sejmu, czyli otoczeni kordonem swoich kolegów posłów, tak żeby Straż Marszałkowska nie miała do nich dostępu. Wiadomo, że ta sytuacja będzie się zaogniać. I teraz ja pytam pana w kontekście jakiegoś takiego ładu państwowego, ładu prawnego i możliwości rządzenia. Czy w takiej sytuacji da się normalnie rządzić? Pytam w kontekście koalicji rządzącej, rzecz jasna. Wie pani, tak długo jak przychodzą posłowie PiS-u i opowiadają te scenariusze, to znaczy, że oni chcą straszyć, że to nie jest jeszcze, to nie będzie tak wyglądało, bo wie pani, jeżeli wiemy, co oni chcą zrobić, no nie da się do Sejmu wejść z grupą bejsbolistów, bo po to jest Straż Marszałkowska, która może na pomoc wezwać policję, ponieważ... Nie, ale to się mówi na bejsbolistę, panie prezydencie, gwoli wyjaśnienia, na bejsbolistę to się mówi w tym sensie, że oni zostaną otoczeni przez swoich kolegów posłów, tak żeby nie można było
dotrzeć do nich bezpośrednio. No dobrze, to jest po prostu takie określenie. Jaki by scenariusz nie był wymyślany, to jeżeli on dzisiaj jest przedstawiany, to on pozwala reagować, on pozwala zachować. Więc ja myślę, że tu bardziej w tej chwili mamy do czynienia z taką eskalacją gruźb i wywołania pewnego strachu. Ale ja nie wykluczam, że oczywiście sceny gorszące będą miały miejsce, że będzie, nie wiem, buczenie, krzyczenie i tak dalej. Argument, że Sejm podejmuje decyzję nie w pełnym składzie, jest żaden, bo skład 460 posłów pojawia się bardzo, bardzo rzadko. Myślę, że w tych głosowań, gdzie wszyscy uczestniczyli, bo nie było żadnych losowych przypadków, było bardzo, bardzo niewiele. Ludzie chorują, ludzie umierają, ludzie przechodzą do Parlamentu Europejskiego i tak dalej, więc mogą się zdarzyć również sytuacje, gdzie są skazani na więzienie, no, jak widzimy. Na to wszystko są przepisy, na to wszystko są procedury i nie sposób ich lekceważyć. Ale oczywiście wiedząc, jak ta opozycja pisowska wygląda i wiedząc, do czego jest zdolna, ja bym był przygotowany na wszystko. Mam nadzieję, że wiedząc o tych różnych scenariuszach, marszałek Hołownia, Straż Marszałkowska, ale także te służby, które są zobowiązane pomóc w zaprowadzeniu porządku, na przykład w otoczeniu Sejmu, będą przygotowani na takie właśnie scenariusze. Natomiast scenariusz polityczny jest jeden. No, jeżeli nie da się rządzić, ponieważ Sejm jest sparaliżowany, prezydent nie chce podpisywać ustaw, no to moim zdaniem jedyna droga to jest odwołanie się do suwerena, do narodu, do wyborców i powiedzenie, że no widzicie, jak wygląda ta sytuacja, dajcie nam siłę, żebyśmy mogli dać radę. A ta siła dzisiaj polega na tym, żeby z 248 mandatów, które ma koalicja, zwiększyć to do ponad 276, czyli do możliwości odrzucania weta prezydenckiego. Bo odrzucanie weta prezydenckiego w tej sytuacji oznacza, że ten główny instrument, którym można blokować działania rządu i większości parlamentarnej, jest po prostu nieskuteczny. No tak, tylko to pewnie też się wiąże z dużym ryzykiem. Mała poprawka, rzeczywiście tutaj widzowie mnie poprawiają, że to jest strategia na rugby, scenie bejsbolistę. Rzeczywiście mi się pomyliło. W każdym razie no, nie będzie to sportowe, nie będzie to sportowe zachowanie tak czy inaczej. Panie prezydencie, to jeszcze wróćmy do tych wydarzeń z wtorku, bo sam prezydent i jego współpracownicy mówią o tym, że policja po pierwsze nie miała prawa wkraczać do Pałacu Prezydenckiego, więc bardzo proszę o weryfikację tejże informacji, czy policja ma prawo przy nakazie sądowym wejść do pałacu, czy nie, że panowie Wąsik i Kamiński zostali uprowadzeni i że Mariusz Kamiński jako osoba bardzo filigranowa została uderzona o futrynę przez funkcjonariuszy policji, że to jest sytuacja skandaliczna, a w ogóle do tego wszystkiego mieliśmy spisek autobusowy, ponieważ autobus zepsuł się przed bramą Belwederu, bo Rafał Trzaskowski wiedział, kiedy policja wkroczy do Pałacu Prezydenckiego. No sam pan pewnie wszystkie te scenariusze słyszał, ale zacznijmy od tej sprawy naprawdę poważnej. Czy policja ma prawo wejść do pałacu, czy nie? W sytuacjach wymagających tego oczywiście, że ma prawo, ponieważ immunitet dotyczy prezydenta, a nie budynku. Proszę sobie wyobrazić inną sytuację. No, na spotkanie z prezydentem przychodzi człowiek, który jest, nie wiem, terrorystą i okazuje się, że jednak przeszedł to, bo nie wiem, kamuflował się, ukrył i tak dalej. I wtedy te służby, Służba Ochrony Państwa, która w pałacu jest, może okazać się niewystarczająca, żeby poradzić sobie z takim niebezpieczeństwem. Więc możliwość wejścia do pałacu policji jest. Jeżeli to się odbywa jeszcze we współpracy ze Służbą Ochrony Państwa, no to tym bardziej nie ma o czym dyskutować. A zdaje się, że taką opinię wyraził no, człowiek, który jest bliżej tych wydarzeń, bo w tym pałacu bywa częściej, czyli szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I to jest pierwszy argument moim zdaniem nietrafiony. Poza tym, przypominam, powiedziałam to już pani, tą zasadę, że osoby skazane wyrokiem prawomocnym mają być niezwłocznie doprowadzone do zakładu karnego, wprowadzili pisowcy. To jest z ostatnich lat decyzja. Chodziło o to, żeby ci skazani nie unikali kary, nie zmieniali adresów, nie znikali, Bóg wie gdzie, no i tak dalej. No i zostało to zastosowane zgodnie z przepisami przez policję na terenie pałacu, no bo tam panowie, nie ukrywając tego faktu, ukryli się.
To było bardzo prowokacyjne wszystko, co się działo, bo obaj panowie nie powinni być zaproszeni, bo nie było żadnego merytorycznego powodu, że byli zaproszeni na wręczenie nominacji dla dwóch nowych doradców prezydenta. To nie jest wydarzenie, które, no nie wiem, wymaga obecności skazanych, że tak powiem. Po drugie, ich wyjście przed pałac i taka mini konferencja prasowa, no to była już demonstracja taka oczywista. Gest Kozakiewicza pokazany przez pana Kamińskiego w Sejmie, no też był jakby stwierdzeniem, nic mi nie zrobicie. No więc oni sami jakby prosili o to, żeby ten finał odbył się w ten sposób, żeby był tak spektakularny i żeby miał miejsce w pałacu, bo zdradzali miejsce swojej obecności. Gdyby byli gdzie indziej, byłoby gdzie indziej. Panie prezydencie, ale czy pana zdaniem Andrzej Duda złamał w jakikolwiek sposób prawo, naruszył je? Czy na przykład można powiedzieć, że to było przestępstwo poplecznictwa, czy nie? No bo przecież prezydent miał pełną świadomość tego, że panowie obaj są poszukiwani przez policję, że jest wydany nakaz sądowy. Zgodnie z przepisami, oczywiście, no, to jest ukrywanie osób skazanych wyrokiem prawomocnym, które powinny być osadzone. No, to jest dosyć jasne. Podejrzewam, że gdyby nie robił to prezydent, a gdyby oni się znaleźli w mieszkaniu swojego kolegi, który by przez dni czy tygodnie, że tak powiem, ukrywał ich obecność. No tak, tylko oni twierdzą, że oni się nie ukrywali, ani prezydent nie ukrywał, bo wszyscy wiedzieli, gdzie są. To że tak powiem, przed sądem jest dobra linia obrony. No, myślę, że adwokaci by dobrze to eksploatowali. Panie prezydencie, dobrze, już zostawmy ten wątek, bo jeszcze parę ważnych rzeczy w kraju się dzieje, ale podsumowując go, kiedy pan obserwował to wszystko przez ostatnie dni jako były prezydent, kiedy patrzył pan na posunięcia Andrzeja Dudy, to tak szczerze, co pan sobie pomyślał? No, że smutno mi bardzo, bo tak nie powinno być. No, to wszystko jest zrobione, postawione na głowie i to w sytuacji, w której no, osłabiamy państwo w warunkach, które są trudniejsze niż były jeszcze 5 lat temu, 10 lat temu czy 15. No, Polska jakby destruuje swój system demokratyczny w najgorszym historycznie momencie, dlatego że zagrożenia płyną ogromne i ze wschodu i z tego, co za chwilę może być w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Wydawało się, że prezydent ma tu do odegrania zupełnie inną rolę. Jest właśnie człowiekiem, który no, buduje to ponadpartyjne porozumienie. Ja byłbym bardzo zadowolony, gdyby po stworzeniu nowego rządu odbywały się na przykład regularnie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, żeby i większość, i mniejszość, czyli opozycja z udziałem prezydenta dyskutowali, co robimy w różnych sprawach, żeby no, pokazać Polakom, że w sytuacji zagrożenia no, jednak jesteśmy gotowi współdziałać, gotowi współpracować. Natomiast to, co widzimy, no, to jest typowa partyjna walka. Prezydent się w nią włączył. Prezydent chce walczyć o pozycję w Zjednoczonej Prawicy po Jarosławie Kaczyńskim, no ale z punktu widzenia Polski to jest fatalne, a z punktu widzenia czasu, w którym to się odbywa, no to jest wręcz niesamobójcze. No to jest gruby błąd, który pan prezydent popełnia. Czy zgadza się pan z opiniami, że Andrzej Duda po prostu nie dorósł do swojego stanowiska? Ja szanuję urząd prezydenta, chciałbym szanować wszystkich prezydentów, miałem już kilku swoich następców, więc patrzę na to z dystansem. Bardzo chciałbym, żeby Polska miała dobrego, ponadpartyjnego prezydenta, który potrafi łączyć, a nie dzielić i potrafi znaleźć dialog ze wszystkimi zwaśnionymi stronami. Nie wiem, czy pan słyszał cytat z 2005 roku, który przytaczałam przed naszym spotkaniem, Mariusza Kamińskiego, który twierdził, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwestię ułaskawienia, no to odnosił się do pańskiej decyzji w sprawie pana Sobotki, że opadają ręce, że tak się nie może zachowywać polski prezydent, że korzystał pan z przywileju, z którego nie powinno się korzystać, że to pokazuje nierówność wobec prawa wśród obywateli, pokazuje, że są osoby szczególnie chronione, że forma ułaskawieniowa w ogóle jest formą nierówności wobec prawa i tak dalej, i tak dalej. Wspaniale zmienia się punkt widzenia wraz z punktem siedzenia, ale ja już nie o ten brak konsekwencji chciałam pana spytać, tylko o to, czy dzisiaj w roku 2024 uważa pan, że rzeczywiście taka prerogatywa ułaskawienia prezydencka jest potrzebna w Konstytucji? Wie pani,
krótkie komentarze. Pierwszy, ja rozumiem, że jeżeli Kamiński myśli tak, jak myślał w 2005 roku, to on nie skorzysta z tego ułaskawienia, on je odrzuci. Mówię oczywiście z przekąsem. Po drugie, w przypadku pana Sobotki ułaskawienie nastąpiło wobec prawomocnego wyroku, a nie jak 8 lat temu prezydent Duda wobec nieprawomocnego. I dwa, to nie było całkowite ułaskawienie, ale tam było zamienia karę odbycia bezwzględnej kary odbycia więzienia na zawieszenie. Więc ja pracowałem nad tym ułaskawieniem z wybitnym prawnikiem, profesorem Kubickim. Pamiętam, jak wiele godzin zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby nie podważyć decyzji sądu, czyli nie uznawać, że sąd tu się jakoś pomylił, a jednocześnie no, nie doprowadzić do tego, że Zbigniew Sobotka będzie właśnie więźniem politycznym Zbigniewa Ziobry, bo to było jego marzenie i jego plan. I trzecia uwaga dotycząca ułaskawień. Wie pani, ułaskawienia takie głośne, to jest margines, to jest zaledwie kilka procent, a nawet mniej może, tego, co prezydenci podpisują. Natomiast ułaskawienia to jest bardzo istotna kwestia tej humanitarnej pomocy, bo wie pani, ja czytałem, nie wszystkie oczywiście, ale bardzo wiele takich dokumentów, tych dokumentacji ułaskawieniowej i z tego wyłaniają się tak straszliwe dramaty, że szczególnie, gdy ludzie odbyli połowę kary, gdzie są bardzo trudne kwestie zdrowotne, gdzie dzieją się no, rodzinne katastrofy i tak dalej, ta pomoc ma sens. Dlatego ja bym instytucję ułaskawienia, która zresztą jest historyczna, która ma setki lat tradycji, ja bym ją utrzymał. No tylko trzeba korzystać z niej sensownie. I zresztą ta procedura, do której w tej chwili odwołuje się prezydent Duda, ona zakłada taką no, wielostronność spojrzenia, no bo mamy opinię prokuratora, mamy opinię z sądów różnych. No tak, ale to jest z kodeksu postępowania karnego, panie prezydencie, a ja mówię o tej konstytucyjnej. Ale konstytucyjno, to wynika to wszystko. Prezydent na końcu jest tej drogi, bo tak konstytucja mówi, ale ja bym tutaj absolutnie nie rezygnował z instytucji ułaskawienia, bo ona dla wielu ludzi jest ostatnią deską ratunku. No nie mówimy o Kamińskim akurat Wąsiku, bo to są zupełnie inne kwestie. One są bardzo, że tak powiem, kontrowersyjne i głośne, ale jak mówię, ja podpisałem wiele ułaskawień, gdzie naprawdę chodziło o pomoc dla ludzi w krańcowej sytuacji. Panie prezydencie, wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przestrzegał po raz kolejny przed likwidacją ojczyzny, przed niemieckim imperializmem. Po raz kolejny sugerował, że tak naprawdę polski rząd nie jest polskim rządem. Mówił o tym, że chce zniszczyć lub przejąć wszystkie instytucje, że jest wielki plan wielkiego okradzenia Polski i Polaków w kontekście wprowadzenia euro i tak dalej, i tak dalej. Czy pana zdaniem Jarosławowi Kaczyńskiemu uda się przestraszyć polskie społeczeństwo i doprowadzić do tego, że my z tych euroentuzjastów, którymi jesteśmy od lat, staniemy się eurosceptykami albo przynajmniej wątpiącymi? Mówiąc krótko, czy w dzisiejszej sytuacji nie tylko naszej wewnętrznej, ale ogólnej destabilizacji międzynarodowej, bo wiemy, że sytuacja właściwie z każdej strony jest trudna, teraz jest podatny grunt do tego, żeby manipulować Polakami czy przekonywać Polaków do tego, że nie. Unia Europejska jest zła? Nie, ja myślę, że Jarosław Kaczyński wyraża swoją obsesję i on jest tu dość konsekwentny, bo przecież wszystkie te argumenty słyszeliśmy wcześniej, także w trakcie kampanii. Wynik wyborów pokazuje, że dla twardego elektoratu wszystko, co powie prezydent Kaczyński, jest do zaakceptowania, ale dla tych elektoratów bardziej umiarkowanych nie. I moim zdaniem to straszenie, że oto zostanie nam odebrana suwerenność, że euro oznacza okradzenie Polaków. No spójrzmy, euro zostało wprowadzone w wielu krajach naszego regionu i oczywiście nie bez kłopotów, ale generalnie rzecz biorąc ekonomicznie nikt na tym nie stracił. I moim zdaniem to nie zagra. Znaczy, ta argumentacja antyunijna, ona nie zadziała. A jeżeli chodzi o ten kontekst międzynarodowy, ja myślę, że w najbliższe lata to będzie pytanie nie czy my chcemy, że tak powiem, wypisywać się z Unii Europejskiej, tylko pytanie, jak bronić tę Unię Europejską przed tym, żeby wypisać się z niej nie chcieli ci najważniejsi.
Bo moim zdaniem po wyborach we Francji my możemy mieć taki problem, że to nie polexit będzie kłopotem, tylko zmniejszenie zaangażowania francuskiego w Unię Europejską będzie kłopotem. A pamiętajmy, że póki co Polska korzysta z tego, że to do nas płyną środki finansowe, a nie odwrotnie. I bardzo wiele rzeczy w Unii Europejskiej może się stać takich, że od Polski będzie zależało i dobrze, że dzisiaj na czele rządu stoi Donald Tusk, który zna się na tym i wie, jak działać, że trzeba będzie bronić Unii Europejskiej i swoistości, a nie odwrotnie. To samo, jeżeli Trump przyjdzie do władzy w Ameryce, czego wykluczyć się nie da, i okaże się, że jego zainteresowanie Sojuszem Północnoatlantyckim, czyli NATO, będzie bardzo niewielkie. I wtedy też będzie pytanie, co robimy z resztą Europy, żeby się obronić, gdyby Putin chciał iść dalej. No właśnie, panie prezydencie, przepraszam, wejdę tutaj w słowo, jeżeli pan pozwoli, bo wspomniał pan o Donaldzie Trumpie. Ja chciałam o to zapytać, szczególnie w kontekście tego, co się okazało przedwczoraj bodajże, czyli tej jego rozmowy z Ursulą von der Leyen, która odbyła się w roku 2020. Sam przyznał, że miał powiedzieć, że jeżeli on będzie u władzy i gdyby Europie cokolwiek wojennego groziło, to Stany Zjednoczone nie przyjdą z pomocą. I wiemy, że Donald Trump no, nie tylko chce zmniejszyć udział Stanów Zjednoczonych w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale w ogóle Stany Zjednoczone z tegoż sojuszu wycofać. A gdyby tak się stało, no to jego potencjał, jak sądzę, i militarny, i finansowy, według wstępnych wyliczeń, zmniejszy się o 2/3. Więc zapytam pana wprost, co by oznaczała dla nas wygrana Donalda Trumpa w nadchodzących wyborach w Stanach Zjednoczonych? Znaczy, no właśnie ryzyko tego typu wypowiedzi, bo nie wiem, czy polityk. Ja mam nadzieję, że jednak jest wystarczająco dużo rozsądnych ludzi w Ameryce, w tych kluczowych instytucjach, jak Pentagon, jak Departament Stanu, jak CIA, które wytłumaczą prezydentowi, że to byłaby zbrodnicza polityka, bo wskazywałaby Europę na konflikt. Myśmy od II wojny światowej europejskiego konfliktu w takiej skali nie mieli. A tutaj ryzyko byłoby olbrzymie. A z praktycznego punktu widzenia oznacza tylko jedno, no trzeba wtedy budować większą wspólnotę europejską, która musi również zaangażować się dużo bardziej finansowo w budowanie tej europejskiej armii. A więc mówiąc krótko, wszystkie działania dezintegrujące Unię Europejską, konfliktujące nas z Niemcami, z innymi krajami, no są po prostu dramatycznie głupie. No, tego robić nie wolno, szczególnie mając tą wizję Trumpa w przyszłym roku w Białym Domu, no, wybory będą w listopadzie, a inauguracja w styczniu, więc moim zdaniem dzisiaj to myślenie proeuropejskie, umiejętność poruszania się w Europie, to jest jedna z najważniejszych cech, z najważniejszych talentów, jakie powinni mieć polscy politycy, i dobrze, że Donald Tusk to ma, a ci wszyscy, którzy chcą nas skłócać z Niemcami, z Europą, no, jak Jarosław Kaczyński, oni po prostu nie dość, że nie mają racji, oni są gotowi nas wpakować naprawdę w bardzo, bardzo tragiczne położenie. Ja już zresztą słyszę argument pisowski, że jak Trump wygra, to oczywiście on się od Europy odwróci, ale od Polski się nie odwróci. Zawracanie, tak powiem, głowy. No, takimi mrzonkami można się karmić, tylko że one, że tak powiem, głodu bezpieczeństwa nie zaspokoją. Panie prezydencie, a dziwi pana to, że teraz i Mateusz Morawiecki jako były premier i obecny jeszcze prezydent Andrzej Duda apelują do zachodnich przywódców wolnego świata, jak to zostało określone. Prezydent pisze listy, premier Morawiecki nagrywa wideo i wysyła swój apel właśnie do tychże przywódców, żeby no, zainteresowali się łamaniem w Polsce demokracji. Zaskakująca zmiana miejsc, prawda? No tak, no ale wie pani, ja już, jeśli chodzi o PiS, a już szczególnie premiera Morawieckiego, gdy chodzi o poziom cynizmu, to ja już nie mam żadnych, że tak powiem, oczekiwań, bo oni przekroczyli wszelkie bariery. Dla nich to, co mówili wczoraj czy przedwczoraj, nie ma większego znaczenia. Przecież to oni oskarżali, że na Polskę ktoś skarży się za granicą. Dzisiaj Morawiecki po angielsku przemawia do świata, skarżąc się, jak to bardzo źle się w Polsce dzieje. Więc dobrze, żeby taka informacja o tym, jak oni działają, docierała do ludzi, no bo to tak już zdejmuje ostatecznie te maski polskich patriotów, tych nieugiętych, tych, którzy nigdy nie poskarżą się za granicą, bo to wstyd i tak dalej.
i tak dalej. O czym tu mówić? No, jeśli chodzi o konkurencję pod tytułem cynizm, PiSu nie pokona nikt. I na koniec, panie prezydencie, jutro mija miesiąc rządów Donalda Tuska i jego ministrów. Jak pan ten pierwszy miesiąc ocenia? No jako niezwykle trudny, no bo o czym mówiliśmy przez tak wiele minut z panią. Z drugiej strony myślę, że idzie to zgodnie z programem i z oczekiwaniami wyborców, bo zarówno zrobienie porządku z mediami publicznymi, jak i podjęcie się porządkowania wymiaru sprawiedliwości, jak i choćby ta czytelność, gdy chodzi o kwestie panów Kamińskiego i Wąsika, to wszystko jest zgodne z oczekiwaniami wyborców, więc w tym sensie na razie koalicja nie traci. Sytuacja gospodarcza w związku ze zmniejszającą się inflacją nieco się stabilizuje. Sytuacja międzynarodowa, o czym mówiliśmy, jest niezwykle trudna i tylko trzeba życzyć, żeby wystarczyło siły, energii i determinacji i te duże programowe kwestie, o których mówiono, czy dotyczące kobiet, czy dotyczące kwestii klimatycznych, czy dotyczące edukacji, żeby one były prowadzone. No i tu znowu pytanie, jeżeli pojawią się ustawy, ustawy zostaną przyjęte przez Sejm, jak na nie zareaguje prezydent? Bo jeżeli prezydent przyjmie taką waleczną, że tak powiem, misję niepodpisywania czegokolwiek i budowania w ten sposób pozycji na prawicy, no to będziemy mieli w ogromnym kłopocie. I powtarzam raz jeszcze, wyjściem z tego kłopotu prawdopodobnie będą wtedy przyspieszone wybory, które moim zdaniem ta koalicja rządząca wygra lepiej niż wygrała 15 października. No i w tym kontekście już naprawdę ostatnie pytanie. Pana zdaniem dzisiaj my wszyscy mamy więcej powodów do optymizmu czy do obaw? Nie wie pani, bez optymizmu żyć się nie da. No, ja uważam, że ci, którzy głosowali na partię koalicji rządzącej, ten optymizm powinni zachować, powinni nawet dawać taką pozytywną energię tym, którzy sprawują dzisiaj urzędy, bo naprawdę są w niełatwym położeniu, a ta emocja wyborców, emocja ludzi jest bardzo wzmacniająca, ona pomaga. Sam to odczuwałem przez wiele lat i bardzo sobie to ceniłem. Proszę pamiętać też, że miesiąc to jest tylko miesiąc. No, ten miesiąc w Polsce to jest tak jak w innych krajach 4 lata. Tyle wydarzeń, tyle zawirowań, zakrętów i Bóg wie czego jeszcze. No ale mamy na czele rządu ludzi doświadczonych, którzy już wiele widzieli. Mówię tu i o premierze, mówię o wicepremierach, mówię o wielu też ministrach, choćby ministrze spraw zagranicznych, więc liczę na ich doświadczenie, na ich wiedzę i na ich silne nerwy, a wyborców namawiam, tych, którzy głosowali oczywiście za zmianą, za koalicją 15 października, żeby dzielić się tą nadzieją i tym optymizmem, żeby nie poddać się temu bałaganowi, który nam jest oferowany. Tak, tylko spokój może nas uratować. Widzę. Tak, spokój może nas uratować. Piękne słońce świeci mi prosto w oczy. Więc to być może to jest dobry znak, panie prezydencie. To będzie pełna... Daj Boże, żeby to uznajmy za dobry znak na i koniec tego tygodnia, ale także na cały rok. Tak jest. Wszystkiego dobrego w nowym roku, bo jeszcze się nie widzieliśmy. Aleksander Kwaśniewski, były prezydent. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, za to spotkanie. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia i do zobaczenia. Dziękuję wszystkim państwu również. Dziękuję. A propos bałaganu i kryzysu konstytucyjnego, drodzy państwo, Wirtualna Polska przeprowadziła sondaż, z którego wynika, że według Polaków za ten kryzys konstytucyjny odpowiada przede wszystkim Jarosław Kaczyński i Zjednoczona Prawica. To jest prawie 35% wskazań i między innymi na ten temat już za chwilę z panią dr Anną Materską-Sosnowską zapraszam. Ta sfera tych tak zwanych elit ma być wolna od wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw, ma robić co chce. W tym kraść jak chce. I z tym właśnie walczyli. I muszą być na wolności. I przyjdzie czas, kiedy będziemy znów robić to, co robili przez lata. Ilu nas jest? Ilu tutaj przyjechało mimo mrozu, mimo zimnego dnia? Mimo tego, że powstrzymywali autobusy na trasie? Mimo tego, że fałszowali informacje publiczne docierające do ludzi. Miała być uśmiechnięta Polska, prawda? A mamy ten perfidny uśmiech, uśmiech nienawistny, uśmiech Jokera Tuska. To wszyscy widzą wokół siebie, co się dzieje.
żeby przejąć wodne media, nie wahali się tych mediów zlikwidować. Czy żeby w pełni opanować Polskę, nie zawahają się zlikwidować Polski? Miał być powrót do praworządności, a mamy bezprawie. Miała być demokracja i wolność, a mamy demokraturę. Miała być Polska przyjazna, Polska uśmiechnięta, mamy Polskę pełną nienawiści. Miała być Europa, a jest Białoruś. Państwa gościem dr Anna Materska-Sosnowska, politolożka Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego. Dzień dobry pani doktor, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Szczerze mówiąc, naprawdę długo się głowiłam nad czym, od czego tę rozmowę naszą dzisiaj powinniśmy zacząć, bo no, natężenie wydarzeń jest wprost nieprawdopodobne. Zresztą prezydent Kwaśniewski przed chwilą powiedział, że u nas jeden miesiąc to jak 4 lata w innych krajach, jeżeli chodzi właśnie o liczbę kryzysów i rozmaitych wydarzeń. Ale tak na spokojnie zacznijmy od właśnie tego sondażu, o którym wspomniałam tuż przed naszym spotkaniem. Wirtualna Polska zapytała Polaków o to, kto odpowiada za kryzys konstytucyjny. I teraz pytanie, czy panią te wyniki zaskakują? Bo najwięcej wskazań jest na Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego. To jest 34,4. Na drugim miejscu jest Donald Tusk i obecna koalicja rządząca, to jest 25,8. I co ciekawe, na Andrzeja Dudę wskazało 20%. Czy panią to zaskakuje? No bo teoretycznie mogłoby się wydawać, że prezydent miał wszystkie możliwe klucze do rozwiązania tegoż kryzysu, a jednak według Polaków najmniej za niego odpowiada. Mnie zaskoczyło mimo wszystko, że aż 20% uważa, że odpowiada. Mhm. Nie spodziewałam się aż tak złego wyniku dla prezydenta. Dobrze, że widzimy jako obywatele i obywatelki, kto tak naprawdę sieje wiatr. Czyli to, w jaki sposób PiS rozbudza bardzo negatywne emocje, jak bardzo zmienia znaczenie pojęć, których kiedyś używał w zupełnie innym znaczeniu i w jaki sposób zostały zaszyte pewne miny i pewne niedogodności w systemie chociażby prawa i jak to teraz jest wykorzystywane. Myślę, że te dane są bardzo, te wyniki są bardzo niekorzystne dla Prawa i Sprawiedliwości, bo to też pokazuje, to 25% wskazań na innych, pokazuje jak twardy jest, jak niewielka jest część takiego twardego elektoratu PiS-u, która wierzy we wszystko to, co zostanie przez nich powiedziane czy przekazane. I myślę, że gdyby ten sondaż ukazał się jeszcze po wczorajszym dniu, po tych protestach, które trzeba oddać moim zdaniem z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości można uznać za udane, to te sondaże byłyby jeszcze, mogłyby być jeszcze gorsze dla Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, to a propos tego wczorajszego protestu i tej manifestacji. Ja już nie będę panią pytać o liczbę uczestników, bo mam wrażenie, że sam pan Bochenek miał wątpliwości, bo najpierw mówił 200, po 2 minutach mówił 300, Podobnie w Telewizji Republika. Najpierw mówili 100, potem 200, potem już pan Sakiewicz podawał, że to było 500 000. Zostawmy. Na pewno było to frekwencyjny sukces ze względu chociażby na moment zwołania tego marszu i tej manifestacji. Natomiast bardziej mnie interesuje sam jego przebieg. Czy uczciwym, będzie to trochę pytanie retoryczne, ale celowo, wobec uczestników tego marszu było to, że ani Morawiecki, ani Kaczyński, ani Bochenek, ani ktokolwiek inny nie poinformował zgromadzonych, że prezydent wszczął procedurę ułaskawieniową. Ale w ogóle ten marsz, tak, frekwencyjnie zgoda był udany, ale ten marsz trochę się posypał Prawu i Sprawiedliwości, dlatego że najpierw był zwoływany w obronie telewizji publicznej, potem w obronie Kamińskiego i Wąsika, byłych posłów, dzisiaj osadzonych, więc rozumiem, że miał być takim aktem w stosunku do nich pewnej solidarności. W związku z tym nie mogli od razu powiedzieć, a właściwie to prezydent już
już wszczął postępowanie. Co prawda umył sam trochę ręce i zrzucił na innych, więc nie będą dzisiaj wolni. Mogą, ta procedura będzie jeszcze trwała, ale słowa pana Czarnka o wydobywaniu ich z więzienia były oczywiście absolutnie nieuzasadnione. Mało tego, gdy ten marsz zmienił trasę i zamiast jeść pod telewizję na Plac Powstańców, poszedł w przeciwną stronę. Pewna grupa nie do końca zadowolonych uczestników, która chyba oczekiwała na Placu Powstańców na czoło, też tam była i mocno zdezorientowana. No tak, bo stwierdzono, że przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów jednak być może lepiej się uda. A propos premiera, pani doktor. Niemiec, Rusek, agent, Joker o wilczych oczach. No tych określeń pod adresem Donalda Tuska ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest całe mnóstwo. Ja się zastanawiam, czy metafor wystarczy do końca kadencji. Myślę, że to nie będzie trwało do końca kadencji, dlatego że na taką bardzo silną polaryzację i na takie zaostrzenie języka i nasianie tego chaosu i tej destabilizacji, na którą liczy Prawo i Sprawiedliwość, w moim przekonaniu to będzie do wyborów przede wszystkim samorządowych, ale również europejskich. Już w swojej poprzedniej rozmowie z panem prezydentem Kwaśniewskim, chyba w bardzo dobrej rozmowie, i co to znaczy polityk wagi ciężkiej i co to znaczy prawdziwy prezydent, prawda? W jaki sposób się wypowiada i jakie przesłanie też daje już nawet jako były prezydent, ale tam padło już słowo właśnie o wyborach do Parlamentu Europejskiego i tak naprawdę też o to, o co gra Prawo i Sprawiedliwość, bo w moim przekonaniu oni dzisiaj grają nie tylko o swój twardy elektorat, ale też o taką próbę przekazania. Te wybory, które były, one były przypadkiem, to, że przegraliśmy. Tak naprawdę jesteśmy w grze i mamy wpływ na rzeczywistość i mieć ją będziemy. I stąd też to rozchwianie. Im zależy na polaryzacji, żeby móc mobilizować swoich zwolenników. To wprowadzanie takiego chaosu, proszę zobaczyć, to jest tak podobne do tej rebelii, która miała miejsce na Kapitolu 6 stycznia. Tylko że tam za tym faktycznym ruchem takim, podsycanym odgórnie przez Trumpa i jego zwolenników, poszły tysiące ludzi, notabene już osądzonych, już skazanych. Natomiast u nas Prawo i Sprawiedliwość gra na chaos, ale ta polaryzacja jest im potrzebna do kwietnia i do czerwca, dlatego że po pierwsze wtedy będą wybory, a dzisiaj jesteśmy w okresie w takim, w którym każda partia po przegranych wyborach powinna dokonać pewnej rewizji. Rewizji haseł, rewizji lidera, czy dobrze poprowadził, czy źle poprowadził, i pomysłu na przyszłość, pomysłu na kolejne miesiące i lata. I szczerze mówiąc, te wczorajsze wystąpienia prezesa Kaczyńskiego, znaczy to wczorajsze wystąpienie, czy również wcześniejsze jego mówienie o pilocie i niedziałającym pilocie do telewizora i dzwonieniu do prezesa, czy chęć wejścia do aresztu śledczego, to pokazuje w moim przekonaniu takie posypanie się narracji Prawa i Sprawiedliwości. No, Jarosław Kaczyński nie jest już twarzą, znaczy on jest twarzą, ale czy jest wystarczającą twarzą na pociągnięcie właśnie tłumów za sobą i czy ten jego przekaz był spójny? Czy gdyby nie hasła na ulicach, czy bylibyśmy w stanie powiedzieć, o czym wczoraj mówił prezes i czemu ten marsz miał służyć, oprócz właśnie takiej... No właśnie, pani doktor, przepraszam, wejdę w słowo, jeżeli pani pozwoli, ale to dokładnie wydaje mi się a propos tego też, co pani mówi, bo ja mam, i to naprawdę mówię bez zbędnej złośliwości, wrażenie, że część nawet wyborców PiSu, którzy zawsze dość ślepo i bezrefleksyjnie wierzą we wszystko, co mówi Jarosław Kaczyński, może mieć teraz problem z interpretacją jego słów, bo no z czym mamy do czynienia? Od 15 października Jarosław Kaczyński stosował retorykę mówiącą o tym, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory i że oni są zwycięzcami tych wyborów. Wczoraj natomiast używał słowa zwyciężymy i następnie stwierdził, że musimy walczyć
chociaż ostateczna runda musi się odbyć przy urnach wyborczych, które powinny być przez nas bardzo dokładnie pilnowane. No bo jak to było w tych wyborach i referendum? Nikt nie wie, mówi Jarosław Kaczyński. I teraz dalej. Nie postuluję nieuznawania wyniku wyborów. Stwierdzam tylko, że w bardzo wielu wypadkach nie było tajności wyborów i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak. Nie postuluje uznawania za nieważne, ale podważa procedury, zgodnie z którymi te wybory się odbyły. Jednocześnie mówi, że wygrał i twierdzi, że zwycięży. Jak wyborca ma sobie to wszystko logicznie poukładać? I do tego mówi to człowiek, który właśnie ma problem z oddaniem władzy. Mówi to człowiek, który odpowiadał za całą, czy formalnie, czy nieformalnie, za całą machinę państwa przeprowadzającą te wybory. Więc to jest w ogóle taka dodatkowe pomniejszanie siebie samego i ekipy. No to co, byli tak nieudaczni, że nawet nie potrafili dobrze przeprowadzić wyborów. Wie pani, ten w ogóle język, który jest stosowany przez Prawo i Sprawiedliwość, jest nie ma słów na określenie tego języka, dlatego że on jest absolutnie obrażający. Nie dosyć, że zmieniają pojęcia, nadają tym pojęciom, próbują nadawać tym pojęciom zupełnie odmienne znaczenie, to dodatkowo podważają takie prawdy, po pierwsze oczywiste, a po drugie prawdy, fundamenty państwa. Przecież to, co ci panowie, przede wszystkim panowie opowiadają, te apele premiera Morawieckiego, to mówienie o więźniach politycznych, to podważanie wyroków sądów jest tak absurdalne i to jest tak niebezpieczne, że to dla nas, jako dla społeczeństwa, ale no górnolotnie muszę powiedzieć również dla państwa, naprawdę jest bardzo niebezpieczne i szkodliwe. Te antyeuropejskie hasła, które wczoraj były, ja tutaj się z prezydentem Kwaśniewskim nie do końca zgodzę, on dosyć łagodnie do tego podszedł, czy z pewną tym właśnie swoim optymizmem, że to jest ta retoryka, do której przywykł Jarosław Kaczyński. Niestety wydaje mi się, że to jest zaplanowana już polityka na kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego, czyli pomniejszanie znaczenia Unii Europejskiej z jednej strony, z drugiej strony budowa zagrożenia, jakie może dla nas płynąć z Brukseli i z Berlina. Wiemy, jak bardzo niebezpieczna jest to retoryka, jak bardzo niebezpieczne jest to, czy Francja się wypisze, mówię to trochę w cudzysłowie, wypisze się z Unii Europejskiej, czy nie, czy po prostu wygrają tacy eurosceptycy w różnych państwach, nie tylko w Polsce, ale w różnych państwach, że po prostu ta Unia nam się rozpadnie. I biorąc pod uwagę to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, w jak niebezpiecznym jesteśmy momencie. I na to wszystko jeszcze właśnie Prawo i Sprawiedliwość ze swoimi liderami bardzo stara się jeszcze bardziej wprowadzić chaos, jeszcze bardziej rozchybotać tę naszą łódkę. No naprawdę nie widzę tutaj za grosz odpowiedzialności za państwo, tylko za własne miejsca, za własne poczucie bezpieczeństwa, ale bezpieczeństwa polityków, a nie obywateli i obywatelek. A kiedy pani słyszy Jarosława Kaczyńskiego, który przestrzega przed tym, że koalicja rządowa obecna, rzecz jasna, chce zniszczyć lub przejąć wszystkie instytucje? A gdy słyszę mówienie właśnie o łamaniu konstytucji lub nadawaniu innych słów, czy przypomina sobie pani w historii państw cywilizowanych, to też mówię z pewną przesadą, ale przede wszystkim demokratycznych, sytuacje, że ustępująca władza okupuje budynki na przykład telewizji publicznej, że wchodzi do instytucji i blokuje ich przejęcie? Przecież to jest w ogóle coś niebywałego. Mamy w centrum miasta sparaliżowane jeden z budynków użyteczności publicznej, czy budynek publiczny, tak, należący do nas wszystkich poniekąd, który jest okupowany nie dosyć, że przez byłych pracowników, to dodatkowo jeszcze przez posłów, którzy niby wykonują swoje obowiązki. No przecież to jest pucz, to jest tak naprawdę no rebelia w tym wydaniu, o którym już wcześniej mówiłam. To jest niebywałe. Co to znaczy przejęcie wszystkich instytucji? A co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość i w jaki sposób? Zwolennicy koalicji rządowej mówią, nie, no to wszystko dzieje się za wolno, ciągle
ciągle te zmiany idą za wolno i zwłaszcza zmiany personalne, a tutaj właśnie Jarosław Kaczyński krzyczy, że idą za szybko. Wniosek? Idą w dobrym tempie. Pani doktor, a jeśli chodzi o no takie, właśnie nie wiem właściwie, czy to jest neologizm, czy nie, zwracam się do pani także jako do politolożki. Szczerze mówiąc, no ja studia skończyłam już parę dobrych lat temu, ale nie znałam określenia demokratura, bo takiego użył Mateusz Morawiecki. Wiem, że jest taka gra planszowa, to na pewno. I wiem, że były publikacje, które mówią o tym, że może warto rzeczywiście do słownika to słowo wprowadzić. To teraz zapytam panią, co autor miał na myśli? No, autor miał na myśli określenie swoich rządów i tego wszystkiego, co robili z państwem i z prawem. I tak całkiem serio, jest takie słowo, które faktycznie część politologów i nie tylko politologów usiłuje właśnie wprowadzić, czyli takie obniżanie się zasad państwa demokratycznego czy opadanie państwa demokratycznego. Nie mówimy wtedy jeszcze o, można też inaczej spróbować powiedzieć, niedemokracja. Aczkolwiek rozumiem podchwytliwość pani pytania, dlatego że w całym tym ciągu wypowiedzi pana Morawieckiego, no to właśnie był ten ciąg taki pokazujący, że aż nadmiar mamy demokracji i nadmiar mamy tych procedur i one służą właśnie takiemu przejęciu władzy w sposób, którego on by nie oczekiwał. Czyli nie autokratyczne, tylko demokratyczne. Ale to trochę sobie żartuję oczywiście z tej wypowiedzi. Dobrze, to teraz pani doktor, wróćmy jeszcze do tego, co wydarzyło się właściwie od wtorku do wczoraj. Czy uważa pani, że prezydent Andrzej Duda bardzo dużo straci, jeżeli chodzi o cały ten ciąg wydarzeń? Mam na myśli oczywiście straci w kontekście poparcia i zaufania społecznego. Czy nadal no, gdzieś tam w okolicach tej pierwszej trójki polityków, czwórki, piątki, różnie to bywa, jeżeli chodzi o poziom zaufania, pozostanie? Nawet jeżeli pozostanie, to niestety pan prezydent bardzo dużo stracił i to stracił powagi urzędu i zepsuł dodatkowo jeszcze powagę urzędu, dlatego że jego wypowiedzi o krystalicznych politykach mówił to. Znaczy, wie pani, my chyba sobie nie do końca zdajemy sprawę tak naprawdę, co się wydarzyło. Z tego, co się wydarzyło. To, co pokazywały niestety media zachodnie, to pokazywały dwóch byłych polityków skazanych prawomocnymi wyrokami przez sądy, którzy stali z prezydentem w jego kancelarii, w jego pałacu i robili zdjęcia z prezydentem. No to jest w ogóle niebywała historia. I na to wszystko prezydent wypowiada słowa właśnie o tej krystaliczności, o tym, że są niewinni, czyli podważa niezawisłe wyroki sądu. Podważa po raz drugi, bo i swoim niesłusznie użytym prawem łaski parę lat temu i dzisiaj mówi nie, ja jako władza wykonawcza stoję ponad prawem. Ja jako władza wykonawcza nie wierzę w sądy i to przedstawiciel tej władzy wykonawczej, tak? Czyli ten główny organ władzy wykonawczej, przynajmniej z takiej nazwy, niekoniecznie z zakresu uprawnień. Ale ja mówię o tym obrazku, który niestety poszedł w świat i który zostaje. No rzadko się zdarza, żeby prezydenci państw demokratycznych fotografowali się z osobami, które są skazane prawomocnymi wyrokami przez sądy. Ja nie mówię o Białorusi i o reżimach niedemokratycznych, tylko mówię o reżimach demokratycznych. W związku z tym, czy można tutaj jeszcze mówić o powadze prezydenta? W moim przekonaniu no bardzo ciężko. Mało tego, cała ta historia z tym, że autobus mu zablokował wyjazd i histeria z tym związana, czy nawet to, co zrobił wczoraj z tą procedurą ułaskawiania. Gdyby faktycznie chciał ułaskawić i tak szybko, jak jest to możliwe, bo żony cierpią i jest zimno w domach, jak to jedna z pań powiedziała. Tak, to tylko przytoczmy, no to oczywiście... pani doktor, jeżeli pani pozwoli, bo być może nie każdy ten wywiad widział. Chodzi o wywiad obu pań w telewizji Republika, gdzie żaliły się, że mężowie są w więzieniu, a one mają zimno w domu, ponieważ nie potrafią odkręcić grzejnika, bo zawsze to robił mąż.
To autentycznie, drodzy państwo, taki cytat tam się pojawił. Tak, jedna z pań to powiedziała, faktycznie. I straciłam głowę. Przepraszam, weszłam w słowo. Pani mówiła właśnie o tym między innymi, że nikt nie... Znaczy inaczej, że nie ma przywódców, którzy się fotografują ze skazanymi, którzy przyjmują panie, jak rozumiem, do Pałacu Prezydenckiego. A, tak. Gdyby faktycznie chciał tego szybkiego ułaskawienia, mhm. żeby jednak nie marzły, no bo jest to bardzo poważny argument, no to oczywiście mogło być to konstytucyjne prawo łaski, a nie wszczęcie całej procedury. Czy jest to próba złapania w pułapkę prokuratora, ministra? Myślę, że nie, naprawdę nieudolna, nawet jeżeli trochę się ta procedura rozciągnie. W związku z tym ja rozumiem, że prezydent Duda gra na przywództwo w swoim obozie politycznym. Ja to rozumiem, tylko że mimo wszystko najpierw powinno być państwo, bo jest zwierzchnikiem, bo jest właśnie tym fundamentem, a dopiero później takie partykularne interesy. Pani doktor, to teraz jeszcze pytanie, oczywiście no, nie jest pani prawnikiem, konstytucjonalistą, ale wiadomo, że wszyscy dziś zadają sobie, a przynajmniej wielu zadaje sobie pytanie, czy to, co zrobił prezydent, to jest kolejny dowód, kolejny powód, kolejny argument do pociągnięcia go do odpowiedzialności przed Trybunałem Konstytucyjnym. Bo wielu twierdzi, że zapraszanie prawomocnie skazanych przestępców do Pałacu Prezydenckiego, goszczenie ich w sytuacji, kiedy ma się absolutną wiedzę dotyczącą tego, że są oni poszukiwani przez policję i mają nakaz doprowadzania obu panów do zakładu karnego, jest przestępstwem poplecznictwa. Tak, i najpierw oczywiście mówimy o Trybunale Stanu, ale tych argumentów, które są za tym, że można byłoby rozważać i powinniśmy rozważać pociągnięcie prezydenta przed Trybunał Stanu przez ostatnie jego ile? 8 lat jego kadencji jest niestety dużo więcej. Można toczyć pewne spory, czy coś można zrobić tak, czy inaczej, ale jednak doktryna też dosyć twardo stoi na stanowisku i twardo wykazuje, i to naprawdę poważni prawnicy to mówią, w którym momencie prezydent złamał konstytucję, albo przynajmniej jej nie dotrzymał. W związku z tym faktycznie, no mam nadzieję, że kiedyś nastąpią czasy tak jak dzisiaj, z czym mamy dzisiaj do czynienia, że politycy wszystkich jakby poziomów będą odpowiadali za swoje czyny i za swoje decyzje. Tak jak dzisiaj za to odpowiada Kamiński i Wąsik, no oni odpowiadają za decyzje polityczne, za swoje, nie za swoją biografię z okresu PRL, tylko za to, co zrobili jako urzędnicy wysokiego szczebla. I dopóki nie nauczymy się, że rozliczalność polityków i odpowiedzialność polityków jest czymś absolutnie fundamentalnym w demokracji i tylko w ten sposób można tworzyć odpowiednie instytucje państwa, no to zawsze będziemy w jakiś sposób ułomni. Przypomnę, że za swoje różnego rodzaju, jak się okazało, przestępstwa i przewiny, były prezydent Sarkozy dzisiaj chodzi z tak zwaną obrączką na nodze, tak? Przez sąd został uznany winnym. Oczywiście to chodziło o inny rodzaj przestępstw, tak? I to nie były przestępstwa konstytucyjne, ale odpowiedzialność konstytucyjna. Bardziej, prawda? Bo odpowiedzialność konstytucyjna teoretycznie ma najcięższą wagę przecież. Pani doktor, a jeżeli chodzi o odpowiedzialność za słowo, do tego chciałam jeszcze wrócić. Ja uparcie do tego wracam. Pewnie dość naiwnie, bo przy obecnym stanie polskiej demokracji, debaty publicznej, w jakiej się znaleźliśmy, to są marzenia ściętej głowy, żeby ktokolwiek miał odpowiedzialność za słowo. Ale ja jednak poproszę raz jeszcze realizatora, żeby pokazał tę grafikę, którą rozpowszechniali wczoraj politycy Prawa i Sprawiedliwości w sieci. Między innymi pani Małgorzata Gosiewska, która, przypomnę, była wicemarszałkiem Sejmu w poprzedniej kadencji. Więźniowi polityczni wschodnich reżimów. Tusk równa się Łukaszenka,
równa się Putin. Jest pan Wąsik, pan Kamiński, obok Nawalnego, obok Poczobuta. Jak daleko pani zdaniem to może pójść i jak długo tak naprawdę będzie przyzwolenie na to, żeby na przykład porównywać Tuska do Putina czy do Hitlera? Przecież takie porównania też pojawiały się pod adresem marszałka Hołowni, którego porównano do Stalina, porównano do Hitlera. Czy jest jakaś granica, pani doktor? Czy już po prostu jej kompletnie nie ma i moje pytania o to są zupełnie bezsensowne w tym momencie, albo właściwie retoryczne, bo każdy powie, no ale cóż, no powiedzieli i konsekwencji żadnej nie będzie. I to tyczy się wszystkich, nie tylko PiSu. Bardzo się cieszę, że zadaje pani te pytania i one nie są absolutnie retoryczne, tylko w moim przekonaniu są to pytania absolutnie podstawowe, bo nie powinniśmy być znieczuleni na to wszystko, co się dzieje w tej przestrzeni. Zło zaczyna się od słowa. Naprawdę warto co jakiś czas przeczytać Auschwitz nie spadło z nieba, wystąpienie redaktora Turskiego i pamiętać, skąd bierze się zło. Jesteśmy w przededniu 5. rocznicy zabicia Pawła Adamowicza. Zło nie wzięło się znikąd. Wzięło się od słów, od sączenia jadu i takich przykładów mieliśmy niestety już kilka w naszej nieodległej historii. W związku z tym trzeba absolutnie stawiać tamę i próbować stawiać tamę, tak jak pani teraz to robi, właśnie pokazując i absolutnie krytykując takie słowa czy takie grafiki. Nie przystoi, po prostu nie przystoi politykom, nawet dzisiaj nie są z pierwszych stron gazet, na używanie ani takiej grafiki, ani takich słów, ani takiej retoryki. I to był chyba największy żal do nich. To o takie absolutne psucie podstaw, o takie psucie fundamentów naszej wspólnoty. I mam nadzieję, że odpowiednie instancje się tym zajmą. I naprawdę nie będzie tutaj żadnej uległości, bo haniebne słowa też muszą mieć swoją granicę. No właśnie, wspomniała pani, pani doktor o piątej już, szybko czas leci, rocznicy śmierci Pawła Adamowicza. Wiemy, że jutro, 13 stycznia w Gdańsku będzie takie spotkanie, o którym też informował sam Donald Tusk. Spotkanie o 19 na Targu Węglowym. Nigdy nie zapomnimy tej tragicznej lekcji. Nie pozwólmy, by nienawiść i kłamstwo znów zatriumfowały. I teraz pytanie. Czy to jest próba postawienia tamy właściwie eskalacji tych bardzo złych emocji, czy to jest jednak bardzo sprytna próba wykorzystania przez Donalda Tuska także tej historii? Ona musi być, znaczy nie wiem, czy musi być wykorzystana, ale byłoby dziwnym, gdyby nie była wykorzystana i gdyby akurat Donald Tusk nie był w Gdańsku jutro z powodów i osobistych, i politycznych. I myślę, że znaczy zło trzeba nazywać złem i nie wolno wobec tego przechodzić obojętnym. I trochę odejdę od pani pytania. Dostałam dzisiaj pytanie, czy to jest złapanie w pułapkę ministra sprawiedliwości, ruch prezydenta. I tak, ruch prezydenta, czy to nie jest próba wybicia tej narracji politycznej. Naprawdę, jeżeli ktoś został skazany, musi odbyć karę. I nie możemy ulegać histerii, o Boże, bo to są politycy i ich obóz polityczny się o nich upomina. I to samo jest tutaj. Zło należy nazwać. Należy zdać sobie sprawę, w jaki sposób doszło do morderstwa Adamowicza, co było jakby tą pierwotną przyczyną i gdzie nas to zaprowadziło, do jakiej nienawiści, do jakiej eskalacji przemocy nas to doprowadziło, a między innymi osoby zamieszane w hejt związany z synem Anki i no właśnie, zapomniałam. Felix, Magdaleny Felix. Dziękuję bardzo, tak, dziękuję bardzo. Dzisiaj zasiadają w Sejmie bez poniesienia kary, bez poniesienia jakiejkolwiek odpowiedzialności. I bez autorefleksji, pani doktor, to też warto dodać, bo oni nie mają autorefleksji, oni twierdzą, że niczego złego nie zrobili.
No, no więc właśnie, i mają na to przyzwolenie. Dopóki sami będziemy dawać przyzwolenie na takie postawy, na takie zachowania i słowa, dopóty zło naprawdę będzie się szerzyło. I wydaje mi się, że też trzeba, zanim pójdzie ten krok następny i będą próby pojednania, no to trzeba zdać sobie sprawę i mieć autorefleksję. Więc na to głęboko liczę, bo te obchody faktycznie dzisiaj się chyba zaczynają. Jutro jest spotkanie na targu i pojutrze też są obchody w ECS-ie. I zresztą Jerzy Owsiak ma dostać, to już nie wiem, czy to sprawa związana, ale przy okazji także status honorowego obywatela Gdańska. Ale dobrze, już nie wracajmy do tego, co było 5 lat temu, bo jesteśmy w tej rzeczywistości dziś. I też pytanie o równość wobec prawa, pani doktor. I jak ją potraktował prezydent, także w kontekście przyjęcia obu pań, Kamińskiej i Wąsik, wczoraj w Pałacu Prezydenckim? Bo to, że żony bronią mężów, że stają za nimi murem, że twierdzą, że są niewinni, może być dyskusyjne, ale jest naturalne dość. Myślę, że w rodzinie wszyscy mają po prostu poczucie, że trzeba się wzajemnie bronić. Natomiast nie każda żona ma możliwość bycia przyjętą przez prezydenta. Nie każda żona ma udostępnione transmisje właściwie we wszystkich największych mediach w tym kraju. Jak to stawia nas wszystkich, obywateli i obywatelki, jeżeli chodzi właśnie o równość wobec prawa? I co w tej sprawie zrobił prezydent? To jest pytanie retoryczne, bo ten brak równości wobec prawa jest nie tylko, dotyczy nie tylko nas, zwykłych obywatelek i obywateli, ale również zwykłych, ale pełniących funkcję posła czy posłanek, ludzi zasiadających w Sejmie. Czy pamięta pani wystąpienia Ja bez trybu i rządzenie się swoimi prawami, łamanie nagminne prawa, na które nikt nie reagował? I naprawdę to zaczęło się, to nie jest tylko kwestia pewnego uprzywilejowania władzy, tylko właśnie to poszło już tak daleko, do takiego absurdu, że jeżeli pyta pani o autorytet prezydenta, czy będzie na czele, czy nie, no właśnie takimi gestami, takimi ruchami, no podważasz właściwie wszystko. Partia, która mówi o równości obywateli, która mówi o niechęci do elity, no pokazała przez 8 lat, co i jak robi elita. To nie jest tylko przyjęcie tych kobiet, powiedzmy sobie szczerze, ale pewnie z połowa więźniów w kraju uważa, że jest osadzona niesłusznie i niezgodnie z prawem, tak? Są niewinni. I ich rodziny również tak uważają. A już chyba naprawdę mnie wzburzyły słowa, jak bardzo są pokrzywdzone dzieci i rodziny osadzonych byłych polityków i że trzeba robić na nich zrzutkę, bo nie mają z czego żyć. Ja to rozumiem i niech koledzy robią zrzutkę. Tak, szczególnie syn Mariusza Kamińskiego, który pracował w Banku Światowym. Dobrze, ale przepraszam, kto się pochylał nad osadzonymi miesiącami bez wyroku byłymi politykami poszczególnych partii? Czy to mówimy o chociażby o Nowaku, czy mówimy o Włodzimierzu Gawłowskim? Stanisławie Gawłowskim. Stanisławie Gawłowskim. Dziękuję. Tak. Bardzo dziękuję. COVID robi swoje. Znaczy, mnóstwo jest, i to nie chodzi tylko o polityków, chodzi to również o zwykłych obywateli, którzy miesiącami siedzą w aresztach tak zwanych wydobywczych, bez prawa do widzeń, bez środków do życia i nikt nad nimi nie płakał. Tutaj mamy osoby skazane wyrokiem i nagle jest dramat. To może zastanówmy się w ogóle nad naszym systemem wymiaru sprawiedliwości. Więc tej hipokryzji ze strony polityków, zwłaszcza ze strony jednej opcji, ale nie tylko od nich, jest naprawdę za dużo. Pani doktor, i już tak na koniec, jeśli chodzi o to, co przed nami, bo no, właściwie dość oczywistym faktem jest, że pan prezydent uznał, wszczynając tę procedurę ułaskawieniową, wyrok z 20 grudnia, który to niósł za sobą automatyczne wygaśnięcie mandatów pana Kamińskiego i Wąsika.
I teraz pytanie, czy prezydent przyzna pani zdaniem ostatecznie, że te mandaty wygasły, czy znów będzie robił jakiś szpagat prawniczo-konstytucyjny w tej kwestii? Bo raczej nie ulega najmniejszej wątpliwości, że obaj panowie, kiedy już zostaną wypuszczeni z zakładu karnego, w Sejmie się zjawią i będą próbowali wejść na salę plenarną. Ogromny egzamin czeka i Straż Marszałkowską, i Szymona Hołownię, bo już są zapowiedzi, zresztą sam Hołownia mówi o tym, dotyczące obstrukcji parlamentarnej, tego, że będą pisowcy zagłuszać, śpiewając hymn obrady, że prezydent być może nie będzie podpisywał ustaw, będzie wetował wszystkie, ponieważ jest niepełna obsada Sejmu. W związku z tym wszystko idzie na to, żeby nie przyjąć budżetu. I organizuje to znów partia, która w 2016 roku przyjmowała budżet na sali kolumnowej i nawet nie wiadomo, czy było kworum, bo nie chcieli wpuścić posłów ówczesnej opozycji do sali kolumnowej. Właśnie wszyscy to pamiętamy. Natomiast czeka nas absolutny galimatias i to jest, myślę, delikatne określenie w związku z tym, co będzie się działo na Wiejskiej. I teraz pytanie, czy da się w ogóle pani zdaniem do tego przygotować? I organizacyjnie, i mentalnie, i nerwowo, i jakkolwiek inaczej? Tak. Tak, niech prawo znaczy prawo, a sprawiedliwość sprawiedliwość, jak mówił Wieszcz, to po pierwsze. Po drugie, prezydent nie ma nic do orzekania, czy panom wygasł mandat, czy nie, bo on wygasł z mocy prawa i przepisów prawa, kropka. Trzy, mogą pojawić się w Sejmie, tak jak każdy z nas, jeżeli dostaną przepustkę i wejdą. Zakładam, że to się stanie. Ich karty wygasły, nie mają prawa wejścia do sali sejmowej i nie mają prawa oczywiście do głosowania. Nie jest ważne, że w pełni nie będzie obsadzona izba. Jeżeli kolejne osoby z listy partyjnej PiSu nie podejmą mandatu, po prostu Prawo i Sprawiedliwość będzie miało od dwóch czy dwoje posłów mniej. Nie jest istotne, czy będą oni, czy też nie, te miejsca obsadzone przy głosowaniu nad ustawą budżetową. I jeszcze jedna rzecz. Tak jak zarówno marszałek, jak i rządzący wytrącili argumenty PiS-owi i zmienili, zepsuli im szyk i pokazali absolutną sprawczość, a nie imposybilizm, który był im zarzucany w tym tygodniu, tak samo będzie z kolejnymi obradami Sejmu. I jeszcze jedna uwaga. Nie wydaje mi się, żeby panowie wyszli z więzienia już i natychmiast. Ponieważ prezydent przez wszczęcie takiej, a nie innej procedury uruchomił, tak jak powiedziałam, procedurę. W związku z tym są potrzebne orzeczenia sądu, są potrzebne orzeczenia prokuratora i może żądać i oczekiwać i tupać nogą prezydent, żeby prokurator generalny, minister sprawiedliwości wypuścił ich natychmiast, ale jest wszczęta procedura. Jeżeli chciał natychmiast, mógł sam przyznać się do własnego błędu, tak expressis verbis, do poprzedniego źle użytego prawa łaski i teraz to zastosować. A jeżeli wszczął taką procedurę, no to jeszcze chwilę potrwa. Więc nie wydaje mi się, żeby na najbliższym posiedzeniu Sejmu obaj panowie byli w ogóle w okolicach. Pani doktora, jeżeli nie na najbliższym, to na kolejnym. Wiemy doskonale, że teraz strategia idzie na własnych męczenników, więźniów politycznych, więc jestem sobie w stanie wyobrazić ten scenariusz na tak zwanego, już teraz się nie pomylę, nie bejsbolistę, tylko rugbystę. O tym mówi sam Hołownia, że do niego docierają takie informacje, że panowie Kamiński i Wąsik będą wprowadzeni, otoczeni kordonem pozostałych posłów Prawa i Sprawiedliwości, tak żeby Straż Marszałkowska się nie mogła do nich dostać. Idzie to na zwarcie, także jeżeli chodzi o siłę fizyczną, więc po prostu pytanie, czy my tym się nie powinniśmy martwić? Takimi obrazami w parlamencie chyba niewiele jest mnie w stanie zaskoczyć. Znaczy ja uważam, że niestety musi tutaj władza być absolutnie skuteczna i skuteczna w przestrzeganiu prawa. Czy będzie takie zwarcie? Tak. Czy była blokada mównicy i śpiewanie kolęd w parlamencie przez dzisiaj rządzących? Tak. Czy były obrady w sali kolumnowej? Tak. No jakoś sobie poradzili wtedy, to dzisiaj druga strona musi sobie poradzić w drugą stronę. Myślę, że z taką eskalacją będziemy mieli do czynienia przez najbliższe tygodnie i na pewno do wyborów do samorządowych ani nic nie ucichnie, ani nic nie wygaśnie. A co potem? Zobaczymy.
No właśnie, będziemy miały, jak sądzę, pani doktor, jeszcze naprawdę wiele okazji do spotkań. Pani doktor Anna Materska-Sosnowska, bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dużo zdrowia życzę i do zobaczenia. Dziękuję, wszystkiego dobrego. A ja bardzo, bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj i za cały ten tydzień. Nieprawdopodobny, jeżeli chodzi o Państwa frekwencję. Liczę na to, że sytuacja powtórzy się w poniedziałek. Czytając czat, widzę też, że pojawiło się tutaj chyba kilka nowych osób, które jeszcze nie do końca przywykły do standardów, które staramy się trzymać, jeżeli chodzi o dyskusję. Oczywiście mamy prawo do krytyki, mamy prawo do wyrażania swojej negatywnej opinii, ale tym nowym naszym czatowiczom przypomnę, że staramy też trzymać się kultury dyskusji, chociażby z tego powodu, czy z tych powodów, o których rozmawiałam z panią doktor Anną Materską-Sosnowską. Złe rzeczy od słów się zaczynają, więc bardzo Państwa proszę, żeby tymi nowymi, tych stałych widzów się Państwo zajęli, wytłumaczyli, otoczyli opieką, socjalizowali, bo my oczywiście nikogo wykluczać nie będziemy. Każdego witamy bardzo ciepło, ale z pełną konsekwencją będziemy dbać o to, żeby tutaj nikt nikogo nie obrażał. Bardzo Państwu dziękuję raz jeszcze. Życzę spokojnego, dobrego weekendu i tego optymizmu, o którym mówił dzisiaj prezydent Aleksander Kwaśniewski. Słońca dużo dla Państwa. I dosłownie, i w przenośni. Wracamy w poniedziałek o 9:07. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Kłaniamy się bardzo nisko.